Witam serdecznie jeszcze raz. Mam nadzieję, że wszystko się już tutaj uruchomiło i jest w porządku. Także witam na naszym spotkaniu webinarowym z cyklu w ramach projektu Zaprogramuj przyszłość. Nazywam się Michał Dębski, jestem trenerem w projekcie Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. I chciałbym dzisiaj poprowadzić takie pierwsze spotkanie dotyczące Scratcha, zwykłego Scratcha, ponieważ tutaj to jest nasze pierwsze spotkanie z tym nucem, to chciałbym na początku w ogóle pokazać, czym jest Scratch, jak on wygląda i jakie w ogóle są możliwości rozpoczęcia pracy z nim. Tutaj dla pań, które są ze mną tutaj na bieżąco, na żywo, tylko mam pytanie, czy panie znają Scratcha, czy to takie pierwsze spotkanie rzeczywiście, czy już gdzieś tam panie tworzyły coś? Też bym prosił o odpowiedź. Ponieważ no też, czyli to się nie będzie nowość. To widzę, że tutaj mam do czynienia ze specjalistkami, to ponieważ nasz webinar też będzie nagrywany, ojejku, no to specjalistki, chciałem rozpocząć tak rzeczywiście od podstaw, natomiast skoro panie znają, to może tylko taki ogólny wstęp, ponieważ też nasz webinar będzie nagrywany i dla innych, którzy będą mogli zajrzeć sobie kiedyś, to takie małe wprowadzenie. Dobrze, to ja w takim razie udostępniam już swój pulpit i przechodzę do prezentacji. Pokażę, co tutaj. O, już chyba widać mój ekran, monitor. Jest OK. Dobrze. Ogólnie Scratch to jest w takich dwóch formach, czy dwóch, na dwa sposoby możemy korzystać z niego. Jest on w wersji, jak to nazywamy, online, czyli możemy w dowolnym miejscu świata, jeżeli mamy dostęp do internetu, wejść na stronę scratch.meet.edu i to jest właśnie ta strona, którą tutaj widać. I możemy korzystać z niego, możemy, jeżeli mamy konto, zalogować się na swoje konto i po prostu działać. To tylko jeszcze tak dla przypomnienia, jest też tutaj druga wersja. Jeżeli na tej samej stronie zejdziemy na dół, jest jedna, czy właśnie taka kolumna wsparcie, edytor offline, jeżeli w to kliknę, jest tu możliwość zarówno jakby od znalezienia nowszej wersji niż tą, którą mamy zainstalowaną. Natomiast mamy też możliwość na różne systemy, na Linuxie, na Windowsie, na Macach, korzystania właśnie z tego programu, czyli musimy pobrać. Musimy pobrać, to są trzy punkty, ten Adobe Air. Musimy potem to zainstalować oczywiście. Pobieramy Scratcha, tego offline, na swój własny system i to wystarczy. Tutaj mamy jeszcze trzeci punkt, który jest jakimiś takimi materiałami wsparcia, natomiast no, oczywiście nie jest to konieczne. Wystarczą te dwie pierwsze rzeczy. No dobrze, czyli tutaj możemy i pewnie jeżeli, zwłaszcza w szkołach, jeżeli może czasami internet nie jest najlepszy, to warto mieć tę wersję offline. Wtedy jesteśmy niezależni od internetu, po prostu możemy w każdej chwili korzystać. I ja przez długi czas też właśnie tę wersję właśnie wspierałem i wolałem. Natomiast ostatnimi czasy coraz bardziej przekonuję się do wersji online, do tej wersji
z której mogę korzystać w różnych miejscach, chociażby po to, żeby materiałów, żebym nie musiał gdzieś tam na pendrive nosić, tylko po prostu loguję się w danym momencie i mam. To może tak dla przypomnienia, informacji może dla niektórych, jest tutaj taki przycisk dołącz do Scratcha i tutaj musimy wymyślić swój unikatowy login. Tu z tym czasami też dzieci mają problem, bo to nie może być, nie wiem, Michał, Kasia, Asia i tak dalej, ponieważ no, to ma być login, jedyny na świecie taki. I prawdę mówiąc, jak zakładam dzieciom konta, to często mają z tym problem, bo próbują jakiś jeden login, drugi, trzeci wymyślić i czasami są pozajmowane, takie popularne, więc potem musi być jakaś kombinacja albo jakiegoś imienia, czy imienia i iluś tam cyfr, albo oni mają jakieś swoje ulubione niki z różnych gier, gdzie tam, które stosują, no albo trzeba jakoś tam coś powymyślać, żeby, czy im podpowiedzieć, żeby dodali jakieś cyferki, czy jakiś fragment nazwiska, czy tam imienia i z tego stworzyli swój własny login. No i po prostu trzeba przejść, tak? Tutaj pierwszy etap to jest podanie tego loginu, hasła, potwierdzenie hasła, potem też maila. I teraz w wersji takiej zwykłej, no właśnie, to o tym też chciałem powiedzieć. To jeżeli tutaj, ponieważ na razie zakładam, że mamy do czynienia z osobami, które no pierwszy raz mają do czynienia ze Scratchem, więc w ten sposób. Natomiast rzeczywiście istnieje też możliwość założenia konta nauczycielskiego. To też pewnie gdzieś tutaj w wsparciu jest. O, na dole info dla nauczycieli. I tutaj jest, o, już po polsku. Natomiast, moment. Tutaj jest zachęta do tego, żeby, tak, pytania dotyczące konta nauczycielskiego jakieś. O, poproś o konto nauczyciela i w tym momencie możemy też założyć konto nauczycielskie. I tak jak tutaj pisze pani Gabrysia, można rzeczywiście, to jest o wiele lepsze, dlatego że ja może pokażę, tak, bo ja mam właśnie konto nauczycielskie, więc ono ma wiele zalet, między innymi to, po minutkę tylko się zaloguję. O, od razu mnie przerzuciło gdzie indziej, ale tak, mam taką możliwość, że mogę swoje klasy, ponieważ ja akurat nie uczę informatyki, jestem matematykiem w szkole podstawowej, natomiast prowadzę zajęcia w ramach właśnie kółka informatycznego, które nazywam mistrzowie kodowania. Mam możliwość założenia, znaczy mam właśnie tą klasę, którą nazywałem sobie kółko. To jest jedna, jedyna klasa. Tutaj jak widać mam 54 uczniów, bo to już są od kilku lat. Jedni byli, inni już odeszli, nowi przychodzą. Więc w ten sposób mogę sobie tutaj tak poustawiać. Tutaj oczywiście nie mam tego opisu zrobionego, bo to może nie jest najistotniejsze. O, i zobaczmy, możemy, albo mogę dodawać ręcznie tutaj, jako nowego studenta, nowego ucznia. I w ten sposób właśnie oni czasami do mnie podchodzą, jeżeli to są jakieś tam, już mam grupę i nowego chcę dodać. Albo tutaj mogę wygenerować link do rejestracji, ja często ten link jeżeli tam skracam, na przykład na Bitly, i żeby oni mieli tam dużo pisania i wtedy ten link wyświetlam, oni sobie ten link przepisują i logują się już sami, ja ich potem jedynie widzę. No to też ma taką zaletę, że w tym momencie, kiedy, a niestety to nie wiem jak to bywa, pewnie w młodszych klasach jeszcze gorzej, natomiast nawet moi, bo na kółku mam od klasy trzeciej właściwie do szóstej, i najmłodsi, najstarsi zdarza im się zapominać loginy i hasła, więc w razie czego tutaj mogę zmienić. A niestety, jeżeli oni sobie zakładają samodzielnie te konta, tak jak na początku pokazywałem, no to ja już nie mam na to żadnego wpływu i z tym odzyskaniem hasła czasami się okazuje, że jest kłopot, bo albo potem zapominają, czy nie umieją się zalogować na maila, którego podawali przy rejestracji, albo tam gdzieś, no jednak to jest chwila opóźnienia czasami, zanim to się zresetuje. I w ten sposób jest mały kłopot z odzyskaniem hasła.
No nie wiem, jak tam bywa w innych klasach. U mnie to czasami jest tak, że tam ze dwie osoby, czasami trzy przychodzą, że a, proszę pana, tu nie działa. Tydzień temu działało mi wszystko, teraz mi nie działa, nie mogę się zalogować. Potem podchodzą, mówią, aha, a ja miałem taki login. No właśnie, tak? Tak myślałem, że tam te młodsze dzieci też mają właśnie taki. No właśnie, dobre wyjście. Ale to właśnie, 1-3 nie tylko, bo i 4-6 też mają kłopoty jakieś na którymś webinarze dla nawet starszych, znaczy dla nauczycieli ze starszymi, którzy pracują ze starszymi dziećmi. I nawet gimnazja też mówią, że wcale tak kolorowo nie jest, oni też zapominają hasła i też to stwarza problemy, więc to jest dobre wyjście po prostu. Dobrze, czy tutaj się logujemy? Skoro panie już korzystały, no to rozumiem, że panie mają, tak, swoje tutaj w tej wersji online swoje konta. Będziemy mogli pracować dzisiaj na tej wersji online? O, nie widzę, koniecznie tutaj coś przeskoczyło, czy prosił o odpowiedź, czy panie mają te konta swoje? A tak, pani ma na pewno, skoro pani tutaj daje dzieciom te konta. A pani też chyba, tak? Dobrze. W takim razie mam nadzieję, że panie są zalogowane. Aha, no tak. No w pierwszej klasie tak, Scratch Junior jest świetny, ponieważ dzieci no właśnie nie ma zmiany literek i mogą korzystać tylko i wyłącznie z tych ikonek, które są w juniorze. Natomiast w tym roku chyba pierwszy raz pojawili się u mnie na kółku uczniowie klas trzecich, którzy bardzo chcieli przychodzić. No i z nimi już nie ma kłopotu, oni już sobie radzą ze Scratchem, więc ponieważ ten projekt, w ramach którego dzisiaj mamy ten webinar, jest przeznaczony ogólnie dla klas 1-3, więc myślę, że trzecie klasy to, oczywiście z tego co widzę, przynajmniej moi, no to świetnie sobie radzą i tutaj nie ma problemu. Natomiast z młodszymi to właśnie można by, znaczy, natomiast starszy, właśnie drugi, trzy sobie radzą, a pierwszy, no rzeczywiście, może na razie jeszcze tego juniora. To bym bardzo prosił, tak, to panią Sabinę, jeśli pani nie ma, mogła pani sobie założyć, bo chciałbym dzisiaj też popracować w tej wersji i potem może jakoś też, żebyśmy mogli zobaczyć swoje wyniki pracy i będziemy działali. Dobrze, to w takim razie ja tutaj przechodzę, jestem zalogowany, przechodzę do projektu. Takim moim pomysłem na dzisiaj, ponieważ, tak jak mówię, jest to nasze pierwsze spotkanie w tym webinarze i być może niedługo obejrzą go osoby, które nie miały do tej pory kontaktu ze Scratchem, to pozwolę sobie tutaj kilka słów i dopiero potem przejdziemy do tego tematu, o którym chciałem powiedzieć. Tutaj mamy po lewej stronie do góry, to jest scena, na której widzimy, że jest automatycznie wstawiony ten kod, który jest postacią, takim głównym bohaterem Scratcha, tą ikonką właściwie Scratcha. I ten kod zawsze nam się pojawia, kiedy zaczynamy nowy projekt, a to, co pokazuje, to jest jakby miejsce akcji całej naszej gry, animacji, cokolwiek będziemy robili, naszego programu. Tutaj będzie się wszystko działo, więc no, tu będziemy obserwowali. Tu możemy przejść, tak jak jesteśmy teraz, to jest taki standardowy widok. Tutaj na środku mamy taki trójkącik, który pozwala nam zmniejszyć ten obraz. Jeżeli na przykład stworzymy już później jakiś wielki kod i będziemy chcieli widzieć ten cały kod, a na chwileczkę zmniejszyć nasze tło, znaczy naszą scenę, a możemy z powrotem znowu rozwinąć. To jest taki widok standardowy użytkownika. Natomiast Scratch będzie przeznaczony do tego, żeby właśnie nie tyle zaglądać w sam kod, co żeby potem komuś to pokazać, udostępnić. Więc mamy taką drugą opcję. Jeżeli nacisnę ten prostokąt po lewej stronie, jest to właśnie już sama taka gra, bez tych wszystkich rzeczy, bez tych narzędzi, tylko i wyłącznie do tego, żeby uruchomić, żeby pobawić się.
Jak widzimy, mamy dwa przyciski. Na razie nic tutaj się z nim tym nie będzie działo. Zielona flaga oznacza zwykle start programu i czerwony taki znaczek, znak drogowy, właściwie jak stop wygląda, i on spowoduje zatrzymanie programu. Czyli tu możemy uruchamiać, najczęściej tu uruchamiamy program, tym zatrzymujemy. Wracam do zwykłego wyglądu. I tutaj teraz mogę ustawiać odpowiednie rzeczy związane z postacie. To tutaj postacie nazywamy duszkami w Scratchu. Na razie jest ten jeden kod, zaraz będziemy też dodawali inne postacie. I tutaj jest, a może pokażę za moment, możemy dodawać różne postacie. Tutaj, jeżeli kliknę tę literkę I. Nie wiem, czy to się zdarzyło. Tak, zdążyło się zmienić. I pojawia się informacje takie techniczne o naszym bohaterze. Ja może zmniejszę to, żeby było widać, bo chyba trochę ucięło tego kota, tak. I tutaj mamy przede wszystkim do góry nazwę, mogę zmienić, się nazywa automatycznie. Właśnie to różnie bywa w programach, tak? Czasami jest napisany kod 1, czasami sprite 1, czy duszek 1, czasami sprite 1. Ja zmienię od razu, tak możemy zmienić sobie na przykład, żeby to był kot. Albo kotek może. Kotek. Tutaj mogę na ustawienia, czyli widzę, w którym miejscu jest, czyli współrzędne. No w klasach 1 czy to zdecydowanie nie musimy mówić o współrzędnych na razie. Czyli mamy 0,0, jaki kąt, tak? Możemy tutaj tego kota, o zobaczmy, obracać. Tak ręcznie, bo też tutaj jest odpowiedni, możemy za pomocą programu istnieje coś takiego jak ustaw kierunek. To może innym razem też. Z kątami, no dzieci 1-3 jeszcze nie znają kątów, więc to może nie jest najlepsze, ale na razie możemy sobie tak ręcznie ustawić jakiś tam kierunek, jak chcemy tego kota ustawić. Ja na razie chcę, żeby był tak standardowo, czyli 90 stopni, czyli to jest, patrzy w prawo wtedy. Tutaj są też style obrotu, czyli tak jak teraz przed chwileczką kręcił się dookoła, tak? Jeszcze raz pokażę, on się kręci wokół własnej osi. Jeżeli ustawię ten drugi, to on, nawet jeżeli będzie inny kierunek, on się obraca jedynie prawo-lewo. I czasami w niektórych grach też jest dobre, to nie chcemy, żeby chodził na głowie, tylko prawo-lewo. Natomiast jeżeli nacisnę ten ostatni przycisk, to on w ogóle się nie obraca, może mieć różne kierunki, a zawsze patrzy w tę samą stronę. I co tu jeszcze mamy? Ja to muszę rozłożyć, by napis ucięło. Można przeciągać w odtwarzaczu. Zobaczmy teraz. Tutaj to jest taka wersja na razie tylko dla twórcy gry, więc mogę robić co chcę, przeciągać gdzie chcę tego kota. Natomiast jeżeli przejdę właśnie do odtwarzacza, tak jak pokazywałem przed chwilą, to zobaczmy, nie mogę, ja tego kota nie mogę ruszyć, tak? Nie mam tak dobrze jak twórca programu. W tej wersji nie mogę, ale jeśli nacisnę, że mogę przeciągać w odtwarzaczu, tak? Czyli tutaj nacisnąłem, zaznaczyłem to, można przeciągać w odtwarzaczu, no to o, to teraz mogę. I też w niektórych grach zwykle to nie jest dobre, natomiast czasami tworzymy też takie gry, programy, które mają nam właśnie umożliwić takie przeciąganie danego duszka, no to wtedy by się to przydało. Dobrze, wrócę i jednak zablokuję, że nie można przedtem. No i tu jeszcze na końcu na dole możemy tylko ta ukryć i pokazywać. Oczywiście możemy to robić za pomocą programu, a możemy też tak ręcznie, jeżeli chcemy coś tam sobie nagle zmienić, albo czasami gdzieś na programie coś nam zniknie. Dzieci mówią, tego nie ma, a się okazuje, że po prostu ukryły. Jeszcze tylko jeden element. Mamy też tutaj tło, sceny. Scena to jest tło. Tutaj, o ile te duszki mogą się poruszać, to o tyle scena w Scratchu jest nieruchoma. Możemy sobie zmieniać te sceny, możemy coś tam wgrywać, zaraz będziemy tak robili. Natomiast to już jest nieruchome. No i najistotniejsza rzecz dla nas, ponieważ naszym zadaniem jest programowanie, tworzenie programu. No to jest właśnie miejsce, w którym będziemy układali kod. Kod układamy za pomocą tych właśnie bloczków, które wyglądają tak trochę jak puzzle.
Zobaczmy, tutaj mamy też podzielone na różne kategorie. Tutaj na początku automatycznie otwiera się ruch. Mamy zdarzenia, kontrole, czujniki, wrażenia, więcej bloków, dane, pisak, dźwięk, wygląd. I w każda z tych ma mnóstwo różnych bloczków. I no wszystkich oczywiście nie omówię dzisiaj, być może nawet przez cały cykl nie wszystkie wykorzystamy. Natomiast, o, teraz przeczytałem dopiero także, o, pani Ewa, witam, że pierwszaki pracują w Scratchu i świetnie sobie radzą. No to dobrze. I tak naprawdę tutaj na początku może jest kłopot troszeczkę z tym czytaniem, natomiast potem się okazuje, że ponieważ one i tak nie wykorzystują pewnie wszystkich bloczków, no to oni potem pamiętają, że tutaj na początku mamy przesuwanie, te strzałeczki pokazują, chodzi o obracanie, jakieś kierunki, więc być może też da się domyślić pewnych rzeczy. Dobrze. Tak, podstawy oczywiście, tak? No, takie bardziej skomplikowane to już dla starszych, no ale jak załapią też, no dzieci jednak są, każdy ma i każdy inny i są dzieci, które w pierwszej klasie, coś takie uczni, a teraz jest już w piątej klasie, naprawdę w piątej klasie tworzy już programy w języku C czy tam C++. Natomiast jak był w pierwszej klasie, też już tworzył w Scratchu takie programy, które no może teraz robią gdzieś tam piątoklasiści czy szóstoklasiści, więc takie geniusze też się zdarzają. Natomiast no więc to różnie, tak? Jedni się zainspirują i zainteresują wcześniej, dadzą radę. Inni potrzebują troszeczkę czasu, żeby te podstawy gdzieś tam ogarnąć. Przepraszam. No i dobrze, to może tyle z takiego wstępu. Tutaj już mamy kostiumy, dźwięki. A kostiumy, czyli jeden dany duszek, może mieć takie różne stroje. I tutaj panie też mają jakieś doświadczenia ze Scratchem. Nie wiem, jak tam u pań, natomiast u mnie to pamiętam swoje pierwsze zajęcia ze Scratchem, znaczy z uczniami. No to ja już chciałem im tam mówić, co mają zrobić, natomiast oni się rzucili na te koty, tak w cudzysłowie rzucili się. No i pierwsze, co zaczęli robić, to chłopcy dorysowywali jakieś miecze temu kotkowi, dziewczynki jakieś tam torebki, oczywiście zmieniali kolory, czapki jakieś zakładali, kapelusze, sukienki, cokolwiek tam, czy spódniczki i najróżniejsze rzeczy. No więc dla dzieci na początku to było atrakcją, że tam mogły sobie pokolorować i coś tam zrobić. Dobrze, ponieważ tak jak mówię, to zaczynamy dzisiaj tą naszą zabawę ze Scratchem, to wymyśliłem sobie, że stworzymy dzisiaj taką bajkę. Znaczy stworzymy, nie stworzymy bajki, ale zilustrujemy bajkę, czy zrobimy taki, jak to nazwać, film, programik, który nam zaprezentuje. Myślę, taką ciekawym, na początku ciekawą zabawą będzie, może być ta bajka Pan Kotek był chory. Ja też za bardzo nie wiem, bo tak mnie nie uczę w 1-3 i nie wiem, jakie tam są teraz, co tam dzieciaki czytają i co omawiają, ale nie wiem, to mi przynajmniej się kojarzy ta bajka z dzieciństwa, czy to opowiadanko, wierszyk właściwie. I tutaj mam, aha, tak może dla przypomnienia, czy też może nam się przydadzą teksty do naszego programu, więc żeby nie trzeba było wpisywać, to ja tutaj znalazłem sobie i wrzucam link do bajki. I można sobie to kliknąć i możemy, będziemy tworzyli. No to tak, to skoro bajka zaczyna się od tego, że pan Kotek był chory i leżał w łóżeczku, to możemy zacząć od tego, że w ogóle stworzymy sobie takie pokój z łóżkiem, tak? I tutaj mamy możliwość różnego sposobu, albo możemy gdzieś jakieś zdjęcie własne zrobić i wrzucić do Scratcha i tak, czyli korzystając tutaj z tego trzeciej ikonki, jeżeli mamy, jeżeli ktoś w domu pracuje, no w szkole nie ma raczej łóżek, ale jakbyśmy mieli, ktoś to by w domu robił, to tu na końcu możemy użyć kamery i tutaj ja akurat mam w laptopie kamerę oczywiście, więc mógłbym teraz zrobić zdjęcie. Akurat jestem w pokoju córek i za mną są ich łóżka, więc mógłbym zrobić takie zdjęcie pokoju.
i od razu by się pojawiło tutaj. Natomiast nie będę robił. Możemy narysować swój własny pokój, tak? Tutaj druga ikonka. A ja skorzystam z pierwszej ikonki, ponieważ mamy tutaj taką, mogę się automatycznie połączyć z biblioteką skreczową i znajdę sobie pokój. Jest taki obrazek. Tu mamy różne pokoje, jak widzimy. Natomiast gdzieś tu był też taki ładny pokój z łóżkiem. Gdzieś musiałem go minąć. Jest, nie zauważyłem. Sypialnia, tak? Bedroom. No i mamy do wyboru albo takie różowe, albo takie zielone. Pewnie dziewczynki wybiorą różowe, chłopcy może mniej różowe. A to, które chcemy, które wygodniejsze nam do tworzenia projektu. No nie wiem, kiedyś tworzyłem, potem na końcu może pokażę taki projekt z tym łóżkiem różowym, to może dla odmiany teraz zielone, żeby nie było to samo. Dobrze, czyli na razie mam ten pokój. Tutaj pierwsze tło, na razie niech zostanie, ale tutaj będziemy korzystali na razie z tego. Czyli mamy kota, który gdzieś tam automatycznie stoi sobie na środku. I cóż, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, to może go połóżmy, tak? Tutaj no, można by się bawić tymi kierunkami, ale najprościej będzie chyba kliknąć w kota i literkę I i tutaj tym kierunkiem ustawmy sobie ręcznie, tak, żeby on wyglądał na leżącego, przesunę go troszkę. Jeżeli chciałbym go zmniejszyć, bo on się wyraźnie nie mieści na tym łóżku, to tutaj do góry mamy takie strzałeczki, cztery strzałki i ta ikonka druga od prawej to są strzałki, które są skierowane do środka, do wewnątrz. One oznaczają, pojawia nam się taka podpowiedź, że mamy zmniejszyć coś. To druga jest do zwiększania. Oczywiście klikam to zmniejsz i kotka zmniejszam, może by nie przesadzić, tak? Taki mały, może jeszcze bardziej go położę. O, załóżmy, że tak sobie leży. Jeszcze to był inny kotek, tylko ja nie pamiętam, czy jaki on miał kształt. Może tak, przy okazji, mogę dodać innego duszka, czyli wybierz duszka z biblioteki. Jak to kliknę, to tutaj jeszcze jest drugi kot, tylko nie wiem, czy ma lepszy kształt, jeżeli chodzi o to ustawienie nóg, bo tamten tak... O! Ten może jest lepszy, się nazywa niby latający kot, ale może bardziej wygląda na takiego kota leżącego. Ja może jednak kota wezmę. To tego pierwszego w takim razie jednak usunę. Jak go usunąć? Albo klikam prawym przyciskiem myszki i nic mi to nie daje niestety, bo coś chyba nie tak z komputerem. Albo tutaj do góry też mam nożyczki. Więc naciskam nożyczki i wycinam kota i zostaje mi tylko ten kot. Jak go obrócę odwrotnie, to nie wiem, jak będzie wyglądał. Oho, nie jest nie najlepiej. Chociaż taki kot sobie tu powyginany lekko. Zmniejszę go. Tak, a może jednak nienormalnie tu. A niech tak wygląda sobie. Oczywiście można zmienić. Dzieci pewnie chętnie zmienią go na jakiś nieco inaczej tam będzie wyglądał, ale o, do góry brzuchem leży. Na razie jeszcze wygląda na uśmiechniętego, ale zaraz nie będzie mu wesoło. Pan kotek był chory, leżał w łóżeczku, czyli leży w tym łóżeczku. I tak właśnie, dzieci, przynajmniej moje, chętnie... A właśnie, może ten będzie lepiej? O! Jak ten drugi kostium, jak wezmę, może nawet lepiej wygląda.
I teraz możemy się troszkę pobawić chwilkę samym wyglądem. Momencie, bo mnie to okno czatu trochę przeszkadza. Żeby mieć lepszy wygląd, to mogę w ten sposób powiększyć. I co by tu można zrobić? Mogę zrobić tak, żeby ten uśmiech. Samego uśmiechu nie mogę, tak? To on jest pogrupowany. Mogę go sobie porozbijać, ale tu nie trzeba. Możemy zostawić tak, bo dla dzieci mógłby być za duży kłopot. Nie, nie mogę jednak tego już bardziej rozbić. Dobra, to niepotrzebnie rozbijam. Mogę teraz dorysować, żeby to on był bardziej smutny. Jakieś kreseczki takie, żeby tutaj, o. Tutaj będzie ładnie widać, nie? Albo powyginać. Nie, głowę mogę powyginąć, to nie. Dobra, to tu jakoś postaram się domalować, żeby wyglądał nie na uśmiechniętego. O, chyba mi to za dobrze nie idzie. O. Już teraz ma smutną minę. Udało się jednak troszkę zmienić. Jest chory, więc jest smutny. I leży w tym łóżku. No dobra. Czyli mamy naszego kotka, który sobie leży chory w swoim łóżku. I właśnie, teraz, żeby to była bajka, tutaj możemy na różne sposoby, ja bym chciał takim na razie najprostszym sposobem, czyli można by zrobić tak, żeby pojawiały się napisy. No znowu, dla tych maluszków może z pierwszej klasy to nie będzie najlepsze, bo skoro jeszcze mają problem z literkami, natomiast na druga klasa jakoś tam już czyta i trzecia świetnie czyta, bo już czytają książki, więc... Więc można by dawać napisy. No, żeby się nie za bardzo nie trzeba było wszystkiego przepisywać ręcznie, bo też może być różnie z ortografią u tych dzieciaczków, to możemy sobie kopiować, tak, tutaj tekst. Pan tak był chory i leżał w łóżeczku. To niby widać też na rysunku, ale gdybyśmy chcieli dawać jakieś napisy, to możemy od razu tutaj na początku, żeby pojawił się taki napis. I w tym celu możemy zrobić tak, że duszka, tym razem zrobimy, że namaluj nowego duszka. I ja tutaj odsunę. I w ogóle polecam tryb wektorowy, rysunek wektorowy, bo wtedy przy powiększaniu, przy pomniejszaniu on cały czas ma taki sam wygląd, a ten, który automatycznie się otwiera bitmapy, to niestety jak powiększamy, pomniejszamy, czasami się tam robią takie piksele, kwadraciki małe i to nie wygląda najładniej. Daję, że chcę wpisać tekst i wklejam. I zobaczmy, zamiast pan kotek był chory i leżał w łóżeczku, mamy pan kotek by chory i lea w eczku. Albo u mnie coś jeszcze przeskoczyło, bo tu nie wiem, dlaczego jest to. Natomiast to na pewno jest związane z tym, że ta czcionka, która aktualnie jest ustawiona, nie ma polskich znaków. Tutaj niestety właśnie ta Helvetica nie ma. Tu zdaje się dwie czcionki tylko mają polskie znaki. O, tutaj już pojawiło się łóżeczko Donegal, a Gloria nie ma, ale ma U. Zobaczymy, był, czy pojawi się, jest. I w tym Gloria jest, w tej pierwszej też jest. Był chory, leża. Jednak trzeba zrobić poprawki ręczne, bo nie wgrało się. U rzeczku. A tutaj pojawi się teraz taki napis, a ja może jednak go wrócę do normalnych wymiarów tego napisu. I jak kliknę, to mogę go o. Poszerzyć. Tam nie wiem, czy nie było Entera. Nie, ale i tak się nie mieści. No dobrze.
To niech będzie tak, jak jest teraz. Mogę oczywiście ten kolor sobie zmienić na jakiś inny. Tutaj na żółty, może czerwony by dobrze pasował. Chociaż nie wiem. O, za nisko go umieściłem. Bardziej mogę na prawo. Dobrze, ponieważ albo inaczej, ponieważ to jest tak, jest duszek, to ja mogę go przesunąć tutaj. Muszę trafić prosto na literkę. I o, pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. I początek już tutaj mamy naszej bajki. Na razie jeszcze może samego programowania nie. O, i zobaczmy. I kolejne wydarzenie, jakie ma się, co ma się stać. I przyszedł kot doktor, który pyta, jak się masz koteczku. Czyli będziemy potrzebowali teraz kolejną postać doktora. No musimy coś znaleźć, żeby nie rysować. Oczywiście tutaj może dzieci będą chciały rysować, czy może też tutaj panie są uzdolnione pewnie plastycznie, bo jak to zwykle bywa, że panie z 1-3 jakoś tak są, mają takie talenty artystyczne. Ja niestety nie mam, więc nie decyduję się na rysowanie. Ja sobie poszukam jakiejś postaci. Tam jest napisane przed kot doktor, więc może jednak wezmę tego kota zwykłego. Tylko, że on będzie teraz doktorem. Wygląda podobnie. No i właśnie. Co tu zrobić, żeby był doktorem? Dzieci na pewno chętnie i będą miały pomysły, co tu zrobić, żeby zamienić go na doktora. No ja spróbuję, coś tam może się uda, chociaż nie ćwiczyłem wcześniej. No jakiś musiałby być może bardziej biały. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Tutaj są takie standardowe urządzenia, takie przyciski jak w Paincie, więc tutaj dzieci poradzą sobie. O, biały kot, może niech ma czerwoną buźkę. Taka wygląda jak szminka, może pani doktor, to bardziej wygląda teraz, a nie pan doktor. Teraz by trzeba ten taki może stetoskop mu dać, ale żeby to się jakoś odróżniało, coś ciemnego, jakieś kółeczko. I to jak dodajemy kółeczko, to też możemy zrobić tak, żeby było w środku puste albo wypełnione, to albo samokrąg, czy sama taka elipsa, albo wypełniona w środku. Możemy dać, żeby było, o, to będzie właśnie ta część. Do tego dorysujemy. Aha, nie to, bo to jest zwykły odcinek prosty. Więc tutaj to. O, takie coś. Ja to może na razie przesunę. Aha, bo to nie jest połączone. Przy okazji tutaj można połączyć, jak ktoś by chciał od razu, żeby to było jako całość. To jeszcze raz najeżdżam, tak podświetlam całość i tu na dole pojawia się takie scalanie, czy grupowanie to się nazywa. O, i teraz mam połączone, jak złapię, to całość się przesuwa. I jak to wygląda, nie widać za bardzo tego, że na nim bardziej damy tu. I teraz jeszcze dorysujemy ten. O, że tak było. O, albo tak nawet od uszu, od ucha do ucha, żeby było widać, że to jest, o, to badania może nie najlepiej wygląda, ale no załóżmy, dzieciaki sobie ładniej poradzą niż ja niestety, znaczy na szczęście, niech one się rozwijają, więc dzieciaki sobie poradzą, u mnie to wyszło nie najlepiej, może jednak cofnę ten fragment i ukryję, także niby jest pod uchem, nie mogę na to patrzeć, czy pod głową. Spodziewam się. Dobra, i tu wychodzi tylko do ucha. O! Niech będzie, że tak. Jest tutaj przedstawiciel służby zdrowia.
I przyszedł. Pan kotek był chory i leżał w łóżeczku. Dobrze, to może zaczniemy powoli już to już tworzyć z tego program. Więc zaczęła pomyśleć ten filmik, jakby miał wyglądać. Na początku mogłoby być tak, że ten kotek rzeczywiście jest chory i leży w łóżeczku. Na razie jeszcze nie ma tego doktora. Więc to jak to zrobić? Tutaj są różne sposoby. Wydaje mi się, że najprostszym jest takie ustawianie czasowe. Pewnie podobnie gdzieś tam w filmie, czy w takiej bajce, gdybyśmy mieli zrobić, to też by trzeba gdzieś tam ustawić, po jakim czasie coś tam ma się zmieniać. Więc tak to zaczniemy. Każdy program, jak mówiłem w Scratchu, zaczyna się najczęściej od naciśnięcia zielonej flagi. To mamy w zdarzeniach, kiedy kliknięto zieloną flagę i właśnie na początku, bo akurat, przepraszam, też nie powiedziałem, może tak, jeszcze jedna rzecz, tylko zmienię. Ten drugi kod, ten, który teraz, ten to ma być lekarz czy doktor, to może zmienię napis na doktor. Doktor. OK. I akurat tutaj mam klikniętego doktora, więc to, co będę teraz pisał, dotyczy doktora. Zobaczmy, że w tym miejscu ten bloczek dotyczy tylko doktora. Kiedy przełączę na naszego chorego kotka, no to nic nie ma. Jestem tutaj. On na początku ma być ukryty, czyli w wyglądach mamy ukryj. Jak nacisnę zieloną flagę, to zobaczmy, lekarza nie ma. Napis tak samo. Na początku, czyli kiedy kliknięto zieloną flagę, wygląd ukryj. No i teraz, jak kliknę, na razie nic nie ma. Co z tym kotem? Kot powinien być widoczny od początku. No właśnie, nie zamierzam nic z nim robić, ale warto sobie zrobić pewne takie ustawienia początkowe, czyli na początku na pewno ma być widoczny. Gdybym czasem go gdzieś tam potem ukrył, to żeby nie zapomnieć o tym, że na początku ma być ten kotek widoczny. No dobrze, czyli mamy takie ustawienia początkowe, kod jest widoczny, tamtych nie ma. Ja go sobie szybko zerknę na... Dobra, jest, może niech ten kod będzie, ponieważ on jest chory. Jak pamiętamy, on jest chory z powodu swojego łakomstwa, to on aż zzieleniał, więc ja bym proponował, żeby ta twarz jego była taka zielonkawa. Tylko nie wiem, co kot ma zielone, czy bardziej pyszczek, czy resztę głowy. To niech ma tutaj, tak? Czyli aha, kolor zmieniam. O, może taki, ten jest dość za ciemny. I wylewam, a cała głowa od razu się zmieniona. No dobra. Jest zielony jak ta pościel zresztą. Czy, przepraszam, zielony, dla mnie zielony, dla pani na pewno jakiś tam inaczej się ten kolor nazywa. Natomiast dla mnie on jest zielony. I cóż. I mamy, także mamy początek naszego programu. Dobrze, pan kotek jest chory, leży w łóżeczku. I teraz tak, co by trzeba zrobić? No on sobie cały czas leży w łóżeczku, nic na razie się nie dzieje. Załóżmy, że po uruchomieniu programu chcemy spojrzeć na to, co tam jest i napis pojawi się po 2 sekundach na przykład, tak? Czy po sekundzie może. Tutaj w kontroli mamy taki bloczek czekaj i z tego będziemy korzystali dzisiaj. Automatycznie jest czekaj sekundę, ale możemy to zmienić na inne. Zobaczmy, ja lubię uruchamiać programy, żeby zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Czyli na początku rzeczywiście działa. Aha, no czekaj sekundę, ale co ma się stać? Nic się nie dzieje. To po sekundzie ma się ten napis pokazać, czyli musimy
w zakładce wygląd zrobić pokaż. No dobrze, jeszcze raz uruchomię. O, przez sekundę nic nie było, to się pokazuje. I za chwileczkę się okaże, że pojawi się nowy napis, taki o, że przychodzi pan doktor. Więc załóżmy, ten napis ma być tylko przez, nie wiem, 2 sekundy. No nie wiem, ile dzieci potrzebuje na przeczytanie. No 2 sekundy, żeby też to się za długo nie rozwlekało. Więc znowu mogę dać czekaj. I teraz zmienić na 2 sekundy. I po 2 sekundach ten napis się ukryje. Jeszcze raz zobaczymy. Pojawia się napis, 2 sekundy i znika. Dobrze. Czyli już minęły, to też możemy sobie gdzieś tam albo pamiętać, albo zapisywać. Dzieci mogą sobie gdzieś tam też liczyć te sekundki, ile to jest. Potem przy testowaniu i tak się okaże ewentualnie, czy za długo, czy za krótko. Natomiast na razie niech tak będzie. Czyli co? Ukryty jest napis, że on jest chory i leży w łóżeczku. Więcej czasu, tak? Dobrze, to ja może zrobię tak. Tutaj panie, jak chcą, mogą sobie na te czasy wydłużać, albo jak będziecie robiły taki podobny projekt, czy inny z dziećmi, też tak myślałem, to sobie te czasy wydłużycie. Natomiast taka jedna też od razu zachęta, jeżeli same na początku coś tam przygotowujecie, panie, czy państwo właściwie, bo być może też i panowie nas będą oglądali kiedyś, to na czas testowania programu, czy jakiegoś takiego eksperymentowania, to dobrze nie ustawiać sobie takich długich czasów, bo czasami dzieciaki też coś tam robią i ustawiają, nie wiem, nawet 5 sekund, 10 sekund. Jak to jest jednorazowo, to jeszcze można przeczekać, ale jak robią coś, nie wyszło. Trzeba poprawić. Drugi raz jeszcze nie jest dobrze. Trzeci raz znowu jakiś błąd. I to jest tak, 10 sekund czekamy, drugie 10 i trzecie 10. Potem się okazuje, że każda ta sekunda razy ileś tam, to można usnąć przy testowaniu programu. Więc na początku, na ten czas tworzenia, to można zrobić sobie małe czasy. I tak może zrobimy teraz, tutaj, dzisiaj, podczas naszego tworzenia. A potem, przepraszam, jak będziecie tworzyli z dziećmi, no to sobie te czasy gdzieś tam wydłużycie zgodnie z zapotrzebowaniem dzieci, tak? Bo tak to z kolei nam samo testowanie zajmie 3 godziny i nie skończymy tej jednej rzeczy nawet. Dobrze, więc na razie ustawiam takie małe czasy, a potem sobie najwyżej wydłużycie w pracy z dziećmi. Dobra, czyli po tych 3 sekundach możemy zrobić to, że wchodzi pan doktor. I tutaj możemy albo znowu wgrać, może tak zrobimy. Czyli tworzymy nowego. Aha, najpierw może wytnę napis sobie i przyszedł kod doktor. Oj. Przyszedł kod doktor. Czyli tworzę nowego dłużka. Trochę mi te napisy przeszkadzają. Literka T zmienię tylko na czerwony kolor. I przyszedł kod doktor. I przesunę. O, już teraz wczytało polskie znaki, czyli jednak przed wklejeniem trzeba ustawić odpowiednią czcionkę, to wtedy już będzie się wczytywało bez problemu. I przyszedł kod doktor. No i znowu ten drugi napis musimy zrobić tak, żeby on się pojawił po tych 3, a może nawet 4 sekundach. Jeszcze dajmy sekundę taką, żebyśmy nie musieli cały czas czytać. Czyli co robimy z tym napisem na początku? Kiedy kliknięto zieloną flagę, aha, ukrywamy, przepraszam. Ukrywamy, czekamy, załóżmy 4 sekundy i pokazujemy. I zobaczmy, pogoda wychodzi w łóżeczku. A, tylko nie w tym miejscu jest i za mały jest ten napis. Dobrze, że jeszcze nie zdążyłem go ukryć. Tak, jak chcę powiększyć, to mogę znowu albo powiększyć tędy. Tylko to muszę teraz trafić prosto, więc to chyba jednak nie jest najlepszy sposób. Albo przeskakuję do zakładki kostiumy.
On mi się wydaje taki wielki, bo on jest powiększony dwukrotnie, ale jak zrobię normalny widok, to jest mały napis. I ojej, mogę go powiększyć. O, już teraz wygląda lepiej. Dobra. I przyszedł kod doktor. I przejdę do. Aha. Czyli czas był dobry. No i w tym momencie, skoro jest powiedziane, że ma przyjść kod doktor, to możemy tak to właśnie zrobić, tak? Że w tym momencie, czyli po 4 sekundach, albo nawet po 5, tak? Bo jak nie chwilę sobie dzieci przeczytają napis, ten kod się pojawi. Czyli na początku jest ukryty. Kod pozaczeka 5 sekund. Kod doktor. Czyli czekaj 5 sekund. No i właśnie, a i pokaż, tak? I pokaż. Tak. No i co? I w tym momencie, kiedy on wchodzi, ma zadać pytanie, tak tu widzimy w tekście, jak się masz, koteczku? To znowu ten napis sobie kopiuję. I mamy tutaj, już teraz nie musimy teraz znowu kolejnego napisu dawać, tylko istnieje coś takiego jak powiedz. Powiedz przez czas. I tutaj klikam w to okienko, to hello się podświetla, Ctrl V, pisuję, albo pisujemy ręcznie, jak zależy jak tam dzieci to mają opanowane, jak się masz koteczku. I załóżmy przez te 2 sekundy, znowu możemy wydłużyć, niech będzie to 2 sekundy. To pamiętamy przy okazji, że mamy 7 sekund, tak? Ja znowu uruchomię. Pan prawie wychodzi z łóżeczku. Przed kod doktor. Pojawia się. O, zakrywa go trochę. Więc. O, może niech stanie przy samym łóżku. I teraz przynajmniej ten napis nie będzie zakrywał go. Jeszcze raz uruchomimy. Kod doktor, jak się masz, koteczku? No dobra. Jak na razie wszystko działa. No dobrze, tutaj myślę, że tempo mam dosyć takie spokojne i wolne, więc mam nadzieję, że bez problemu panie idą tutaj razem ze mną w tworzenie tego programu i nie ma z tym kłopotu. No to myślę, że tutaj, skoro. Aha, ten napis drugi. Znowu, żeby nie przeszkadzało, to załóżmy sekundę, on będzie ten napis i nam zniknie. Już nie potrzebujemy, wszystko się zgadza. I znowu możemy go ukryć. Tak, czyli właściwie tutaj nie ma żadnych dużo klocków, tylko pokazujemy, ukrywamy, jedynie liczymy sobie sekundy, co tutaj ma się dziać. Jeszcze raz tylko uruchomię, żeby tam te napisy mi poznikały. Zobaczymy, czy na razie jest dobrze. Doktor, jak się masz, koteczku? No, może nawet za szybko ten kod wpada. No, ale niech będzie. Co dalej? Jak się masz, koteczku? I kod odpowiada. Źle bardzo. I łapkę wyciągnął do niego, a z kolei pan doktor wziął za puls poważnie chorego i dziwy mu prawi. No, od tego, że albo możemy znowu dać taki napis, albo po prostu możemy to pokazać, bo już tyle tych napisów nie dawać. Jak to zrobić? Źle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Możemy zrobić to w ten sposób, że kod odpowiada teraz, tak? Czyli jesteśmy już po 7 sekundach i po 7 sekundach, może nawet po 8, znowu dajmy sekundę taką na odpoczynek. Po 8 sekundach ten kotek, ja może też zmienię to nazwę, on się cały czas nazywa kot latający, a niech to będzie chory kotek. Chory kotek. I on niech teraz po 8 sekundach znowu powie. Ja nie wiem, czy skopiowałem, zobaczymy, jak skopiowałem. Nie skopiowałem, to nie cofam. Źle bardzo. A to można pisać ręcznie, będzie szybciej. Źle bardzo.
Tak, i teraz takie się dzieje podwójna rzecz, że ten kot wyciągnął jeden, one się jakby te ręce i łapkę wyciągnął do niego, a pan doktor wziął za puls poważnie chorego. To może niech będzie tak, że ten kotek wyciąga łapkę do niego. Jak to zrobić? Właśnie u tego chorego kotka. Tak, to ja mogę zwolnić oczywiście, bo wydaje mi się, że mówię powoli, ale to może mi się wydaje rzeczywiście tylko. Bo też co innego, jak mam gdzieś tam w głowie pewien pomysł i go realizuję, a co innego, jak trzeba realizować cudzy pomysł i wtedy jest trzeba jednocześnie patrzeć i tworzyć, dobrze? To w takim razie ja troszeczkę sobie. Tak, nie trzeba zwalniać. No właśnie, dzieci z tym rysowaniem to oczywiście okej, one tam często pędzą. Gorzej może z tym układaniem skryptów potem, ale samym rysowaniem to świetnie. Powiedz źle bardzo i łapkę wyciągnął do niego. Jak to zrobić? Wchodzimy w kostiumy i ten, ponieważ my korzystamy z tego drugiego kotka, to powinniśmy zrobić taki jeszcze jeden kostium i na przykład z dłuższą łapką już teraz, żeby ta łapka była wyciągnięta w stronę tego doktora. To jak to, tak, skopiować go trzeba. Tutaj, właśnie, coś mi teraz nie działa w programie. Normalnie powinno działać, że jak klikamy prawym wszystkie myszy na tego kotka, powinno się otworzyć takie okienko i tam możliwość duplikowania. Być może u Was to działa. Jeżeli nie działa, to biorę taki stempelek, pieczątkę i w ten sposób duplikujemy. Czyli jeżeli nie działa myszka, a niestety czasami tak się dzieje. Przepraszam, to wtedy trzeba tą pieczątką zduplikować. I teraz pierwszy zostawiam, a drugi rysuneczek będę modyfikował. I teraz jak to zrobić? Ja może, żeby było lepiej widać i więcej możliwości, to powiększę. Tu odjadę z tym. I teraz podświetlam samą łapkę tylko. I tutaj jest druga ikonka od góry, która pozwala na zmianę kształtu. I zobaczmy, pojawiły się takie ikonki, takie dwie kropeczki, przynajmniej u mnie. Tu jeszcze dwie na oku są, to jest początek łapy, która jest ukryta pod głową. Ale to, ja sobie mogę zrobić jeszcze dodatkowe punkty tutaj. Jak zobaczmy, jak kliknę, mam nadzieję, że. O, tak, takie dodatkowe. I to są takie. Oj, coś tutaj źle zrobiłem teraz. Nie cofnę, nie cofnąłem. I mogę w ten sposób tę łapkę rozciągać. Jak tutaj sobie dorobię te punkty, to. O, ta ręka trochę napuchnięta jest, więc może ją jeszcze lekko zwężyć trzeba. Mogę trafić, jest. No, taką grubą mam teraz tą łapkę. No, ale wyciąga w stronę pana doktora. Dobrze. Nie wiem, czy to nie. To nie potrzebnie. Dobra, z tego wyjdę. Nie wiem, czy to mogę też. Nie mogę. To tutaj trzeba wylać do środka znowu. Aha, jeżeli chcę, żeby teraz kolor, bo tutaj chciałbym wlać do środka taki sam kolor jak ta łapka, to trzeba by pobrać kolor. Tutaj mamy taką pipetkę do pobrania. Koloru pobie. Nie wybrałem. Coś. O, jest, pobrałem kolor. I wylewam. O, i jest ładnie. Brązowa łapka wydłużona w stronę doktora. I tutaj to jest drugi kostium. Się trzeci, tego pierwszego nie używam. Jak nie używam, mógłbym go usunąć. I mam teraz tylko dwa. Jeszcze raz tam usuwam w ten sposób, że naciskam ten X-ik, tak? W tym pierwszym. Tak, i mamy tutaj tą łapkę wydłużoną. I wracam do skryptu. On mówi źle bardzo
i w tym momencie ma wydłużyć tę łapkę. No tutaj, gdybyśmy chcieli tak, żeby to było ładniej, to można by zrobić takie, jeszcze na momencie wrócę do kostiumów, no można by zrobić taki jeszcze jakiś kostium pośredni, tak, między tym a tym, między tą taką krótką łapką, a taką bardzo długą łapką. No i wtedy byłyby takie może bardziej płynne przejście, no ale już może aż tak się nie rozdrabniajmy. Niech będzie to. Tutaj możemy zmienić jeszcze, zobaczmy. To w ogóle mają dziwne nazwy, tak? Te kostiumy tutaj, jakiś tam kot fruwający, B, coś tam. Możemy zmienić nazwy, żeby były, żebyśmy wiedzieli o co chodzi, bo zaraz będziemy zmieniali kostiumy. Więc klikam tutaj na tego pierwszego zwykłego kota. Tutaj do góry na ten napis i zamiast tego pisać zwykły kod, klikam na drugi i zmieniam nazwę kostiumu na długa ręka. Długa ręka. I zobaczmy, te nazwy kostiumów się zmieniły i zaraz będzie dla nas przydatne, bo czasami jak też się pojawiają automatycznie takie nazwy kostiumów właśnie tam po angielsku, jeszcze w dodatku z tym, że się różnią jakąś tam literką, cyferką, to można się pogubić w tym, a tak to od razu będzie wiadomo, o którego kota chodzi. Zobaczę, mamy dwa różne kostiumy, wracam znowu do skryptu, to dobrze by było od razu, żeby nam się nie pomyliły te kostiumy. W zakładce wygląd mamy coś takiego jak zmień kostium na. I tak, na początku, kiedy ten kod sobie leży, powinna być zwykły kod. Czyli na początku programu daje na samej górze, że ma być kostium zwykły kod, a w tym momencie, jak powie, że źle bardzo, ma podać łapkę, czyli ma zmienić kostium na długa ręka. Tak? I teraz już powinno być. O, sobie leży, ma zwykłą rękę, krótką. I tutaj przed kod doktor, jak się masz koteczku, on mówi źle bardzo i ręka, hops, wydłużyła się w stronę doktora. Przepraszam. Czyli to zadziałało, tak? Właśnie w ten sposób, że zmieniamy kostium i tutaj dzięki temu, że mamy zmienione te nazwy kostiumów, to właśnie widzimy, które jest to. Czyli to jest, ten raz minęło 8, 10 sekund, tak? Bo 10, 8 sekund na początku czekał kod, 2 sekundy mówił, czyli jesteśmy na 10 sekundzie. I teraz możemy zrobić tak, że, no właśnie, tu trochę matematyki będzie, co prawda układanie bajki, a dla dzieciaczków taka odrobinka matematyki, w ten sposób, że no teraz musimy obliczyć sobie te czasy. Pamiętamy, jesteśmy na 10 sekundzie. Teraz kot powinien złapać za puls poważnie chorego. Czyli przechodzimy do kota doktora i zobaczmy, na jakim momencie my jesteśmy. 5 sekund od początku czekał, 2 sekundy mówi, jak się masz koteczku, czyli jesteśmy na 7 sekundzie, więc żeby dojść do tamtego momentu, musimy jeszcze 3 sekundy poczekać. Ja bym dał nawet 4 sekundy, będziemy na 11 sekundzie, żeby było widać ten efekt, tak, że kot wyciąga rękę, dopiero potem on do niego leci. I na razie tego kota tylko wstawiliśmy na początku. Ja już nie chciałem tam też coś tam komplikować od początku tego. Natomiast można by zrobić tak, że on nie zmieni się nagle tutaj, tylko sobie przyleci. Aha, dobra, to jeszcze jedna rzecz, bo takie ustawienia też są ważne. Żebyśmy wiedzieli, tak? Ja sobie znalazłem takie miejsce dla tego kota i to jest całkiem dobre. Nie chcę mówić o współrzędnych i myślę, że tutaj z dzieciakami absolutnie też nie musimy o tym mówić, zwłaszcza, że tutaj trzeba wprowadzić układ współrzędnych i tak dalej. To miejsce, w którym teraz jest, pojawia nam się tutaj. W środkowej kolumnie idź do jakiegoś tam punktu. Nie musimy wiedzieć nawet, co to znaczy, co to jest, gdzie to jest. Po prostu takie coś sobie kopiujemy na początek, żeby ten kod był w tym miejscu. Tak? To po prostu możemy powiedzieć, że to jest miejsce,
że chcemy w to miejsce i kod sobie tutaj przyjdzie. I oprócz tego, że możemy ustawić go w tym miejscu, możemy zrobić, żeby on tam tak się płynnie poruszał za pomocą leć przez jedną sekundę do jakiegoś punktu. Na razie to schowam. Dlaczego? Bo chcę, muszę sobie wybrać, z jakiego punktu ma lecieć. On tutaj, żeby złapał za puls. To on sobie tak tutaj będzie wisiał w powietrzu, tak, ale złapał za puls poważnie chorego. Jak zrobić, żeby przyleciał przez sekundę do tego punktu? Zobaczmy, jak ja teraz zmieniam, widzicie, panie, to te, zarówno tutaj, to, czyli idź do, jak i leć przez sekundę do, ustawia się automatycznie na to miejsce, w którym znajduje się kod. Więc ja też nie muszę dokładnie gdzieś tam obliczać, sprawdzać, w jakim miejscu on się znajduje, tylko ustawiam tak, jak chcę, żeby było, czyli tutaj, że łapię za puls i po prostu biorę w tym momencie, jak on jest ustawiony odpowiednio, leć przez jedną sekundę do tego miejsca. Przy okazji jesteśmy, jeśli dobrze pamiętam, no tak, tutaj ja też, no nie, tak jak pani mówicie, że być może dzieciaki robią szybciej, no ja też jak na kółku, to może tak przy okazji powiem też o chwili o mistrzach, bo jak zaczynaliśmy, tego, bo ja jestem od pilotażu, od tego początku tego projektu, było tak, że 2 godziny miałem zajęć dzieciakami, takie były bloki dwugodzinne, znaczy dwulekcyjne. Wydawało mi się, że to jest tak ciut za długo, bo tak półtorej lekcji często wystarczało na zrealizowanie takiego projektu jakiegoś. No i właśnie, i to wydawało mi się trochę za długo. Teraz z kolei, skoro 2 godziny to za długo, to robię takie jednolekcyjne spotkania. I okazuje się, że czasami jedna lekcja to jest znowu za mało, że nie mieszczę się, zwłaszcza jak na początku, no właśnie, jak na początku, tylko z kolei ja pracuję w takiej wiosce podwrocławskiej i tam dzieciaki są przewożone do szkoły autobusem, więc ja też nie mogę sobie tak kończyć, o której godzinie chcę, tylko po prostu no, trzeba się dostosować do tych odwozów, przywozów, znaczy odwozów po lekcjach, więc też tak, no nie mogę skończyć, powiem, że no 60 minut i koniec, tylko muszę, no tak, wtedy, kiedy jest dzwonek, bo to organizacyjnie jest najlepiej dla dzieci, więc, no więc wybrałem tą godzinę i po prostu czasami rozbija się projekt na 2 lekcje, czasami 3. No to jest też ten plus, że oni mają swoje konta, więc po prostu w tym momencie, gdzie kończą, tutaj się automatycznie zapisuje wszystko, zaczynam od następnej lekcji, od tego momentu, gdzie skończyliśmy, po prostu idziemy dalej. Potem też pokażę, zresztą też pani pewnie wiecie, możemy te projekty udostępniać, załóżmy jakieś dziecka nie było tydzień temu, ja daję link do mojego projektu, bo ja robię razem z nimi, znaczy równolegle z nimi i wtedy oni sobie robią, jakby biorą mój projekt i od danego momentu robią dalej. Więc to jest jedynie takie rozwiązanie, wtedy robimy załóżmy na 2-3 lekcjach jakiś tam jeden projekt i no i tak to funkcjonuje, bo no właśnie, bo jeszcze też, no, tak jak mówiłem na początku, to czasami przychodzi tak, że ja zaczynam mówić, nagle jedno dziecko się orientuje, że jemu coś tam nie działa, nie może zalogować się na konto, tam już prawie ma łzy w oczach, no mówię, no dobra, to chodź, zresetuję ci to hasło, no ale to też trwa tam, załóżmy, te 2 minuty. Za chwilę jeszcze jakieś inne znowu, albo jednak mi też tutaj nie działa, no i to tak jest, że gdyby to była rzeczywiście taka praca, że działamy od początku do końca, to by się udało, no ale przez to, że jeszcze tutaj, a mi to nie działa, a mi komputer nie działa, a mi coś się obróciło, a mi jeszcze coś, no i z dużo czasu schodzi na takie rzeczy nie dotyczące samej istoty zajęć, więc jest ten czas, czasami zamiast tego 45 minut, zanim oni też włączą komputery, to zostaje nam właśnie pół godzinki, to tak to się dzieje. Więc trochę nam zajmie się ten projekt, no ale to możecie Państwo porozbijać na kilka zajęć, czy jak zależy, no zależy od dzieci po prostu, trudno przewidzieć, tak, jak to pójdzie. Dobra, jesteśmy w tym momencie, tylko przetestuję to od początku, pan wychodził w łóżeczku znowu, przyszedł kot doktor, jak się masz koteczku. O, i widzimy, złapał za puls poważnie chorego. No właśnie, czasami, kiedyś też mieliśmy jakiś taki system. Mhm.
No właśnie, z tym czasem też tak to, no, mogą być zmęczone, no ale może jakoś inny, jakiś wierszy krótszy, bajka, albo może mniej takich szczegółów, tak? No to ja mówię, ja proponuję akurat ten, kiedyś się też bawiłem tym projektem, natomiast nie wiem, to już trzeba samemu zobaczyć. Jak ja proponuję się ten projekt akurat, czy ten wierszyk o chorym kotku, no nie wiem, może inne jakieś wierszyki byłyby lepsze, czy coś innego. No 20 minut w sumie na odpalenie to rzeczywiście to dzieci już zanim się doczekają, to już ciężko coś tam zrobić. Chyba że na początku sobie tworzymy, wymyślamy, jak mogłaby wyglądać ta bajka i potem dopiero tworzymy, albo by trzeba wcześniej może jakoś tam i czyż nie, bo logowanie to nie, to muszą sami. No nie wiem, nie mam pomysłu, to może by trzeba zapytać innych, którzy gdzieś tam też tworzą. Bo ja z kolei aż z takimi maluchami to nie mam do czynienia. Ci moi, to tak mówię, na 20 osób tam, załóżmy, te dwie mają kłopoty z zalogowaniem, bo zapominają hasła, czy tam loginu. Natomiast no, reszta się loguje, zresztą mi to nie zajmuje, ale no trochę schodzi. Aha, no też. No można pracować w wersji offline, tak? Zwłaszcza jeśli ten internet nie jest dobry, to można to. Natomiast. No, logowanie ma swoje zalety, to że oni czasami, jak robią już ci starsi, bo też właśnie pracuję na dwóch poziomach jednocześnie, ci nowi robią ze mną projekty, starsi czasami mają swoje pomysły, czasami bierzemy udział w jakichś konkursach, to oni też tam robią swoje prace konkursowe, więc to też tak jest inaczej i też oni potem mogą kończyć w domu swoje prace, więc oni też wolą w tej wersji online, bo zaczną w szkole, w domu coś zrobią, w domu kontynuują, przychodzą z powrotem na kółko i pokazują, że coś tam zrobili. A z tymi bieganiem z pendrive'ami też byłoby. No właśnie, te hasła niestety utrudniają. Zwłaszcza jak te dzieci czasami mają problemy gdzieś tam z literkami Dobrze, jesteśmy na tym momencie. A propos zmęczenia, to może też tutaj Krzysztof mówił, że możemy zrobić sobie przerwę. To jest 15 po, to może to chociaż 10 minut przerwy, dobrze? Sobie zrobimy. Tak, jeszcze dorobię herbatkę, chwilę oddechu i zaraz będziemy kontynuowali. Czyli ja mam na moim jest 15 po, czyli spotkamy się 25, dobrze? 20 po 25. O, 10 minut przerwy na przewietrzenie i kawkę ewentualnie, czy herbatę.
Okej, okay, mój zegar pokazuje 25. Nie wiem, czy jesteśmy już wszyscy. Tak, widzę, że. No dobrze, to powoli z tym zaczynamy. Tak, rzeczywiście patrzę, że w tym wierszyku jesteśmy cały czas na początku. Może to ja za bardzo się gdzieś tam rozgadałem i rozwlekłem z tym, za dużo może mówiłem o samym projekcie. A więc mówię, to może trzeba gdzieś tam to przyspieszyć, to może da się więcej zrobić w ciągu jednej lekcji. Dobra, to jesteśmy na tym, że może wrócę do wierszyka. Co gorsza, aha, źle bardzo, i łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor poważnie chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło. I tutaj tak myślałem, że można by zrobić do tego też jakąś ładną animację. Zanadto się jadło, co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. To skopiuję sobie. Czyli ten lekarz tutaj powinien teraz powiedzieć. Teraz można by dać dłuższy czas, ale znowu na ten czas, kiedy tylko testujemy, to nie zostaną te 2 sekundy, żeby to też nie przedłużać. Chociaż tekst jest długi, więc można by w tym momencie dać trochę dłuższy czas, bo rzeczywiście jest więcej do czytania i w ciągu tych 2 sekund. I właśnie, i w tym momencie, kiedy ten doktor mówi, że zanadto się jadło, co gorsza, nie myszki, lecz szynki i sadło. Sadło, co to nie wiem, czy dzieci w ogóle wiedzą. Ja też nie mam pomysłu, jak to pokazać. Szynki, to jeszcze można by jakoś narysować szynkę, natomiast tym sadłem to gorsza rzecz, tak? Natomiast można by zrobić tak, że w tym momencie pojawiają się jakieś smakołyki takie, czyli trzeba by dać dłużka i zobaczmy, co mamy z smakołyków. No banany to akurat byłyby jeszcze w miarę zdrowe, więc to może nie. Ale o, mamy jakiś torcik, jakieś, nie znaczy, cheesy, puffs, niestety nie jestem anglistą i nie wiem, ale wydaje mi się, że to też jakieś nie wygląda na zdrowe jedzenie. Tam torcik, o, tu jakiś ten, jakieś ciasteczko jeszcze inne. Więc zamiast tych szynek i sadła, to możemy pokazać, że on tutaj niby jadł, no właśnie jakieś takie niezdrowe, oto jakaś muffinka jeszcze, że jadł słodycze, tak? Czyli możemy sobie zrobić, właśnie. I tutaj możemy albo jako 3 osobne duszki, albo możemy zrobić inaczej. Ja na razie wezmę tą muffinkę i zobaczmy. Zamiast teraz do tego robić 3 osobne duszki, do każdego ten sam skrypt, bo chodzi nam ogólnie o słodycze, więc ja mogę od razu tu napisać sobie, że chodzi o słodycze. Zobaczmy. Zrobiłem duszka, które nazwałem sobie słodycze i mogę teraz wejść w kostiumy i... Moment, tylko zmniejszymy, bo teraz ma powiększone. Tutaj dołożyć jeszcze inne. Jak tutaj dołożyć? Zobaczmy. Klikamy teraz nie jako nowego duszka, tylko do tego chcę... tylko teraz nie pamiętam, czy to tu, momencie, tylko sobie zobaczę, czy dobrze, nie dobrze, źle zrobiłem, nie tu, tylko tutaj chyba dodaj, o, i stąd sobie dołożę kostium, teraz pokażę jeszcze raz, bo to zrobiłem za szybko, no to może to torcik, zobaczmy, dodałem tutaj, mamy do góry taką ikonkę dodaj. I jak to kliknę, tutaj to dodaj, to mogę dodawać do danego kostiumu jeszcze jakieś inne elementy z tej biblioteki, czyli dodaj. I tam jeszcze był ten donut. Z
O. Nie ma? Nie ma, był. A jest tutaj. Aha, to jest rozblokowało mi się. O, teraz z tym się zblokowało z kolei. To może ustawię tu, może tego mi się uda przesunąć. O, dobrze, tak zrobię. O, i mamy taki zbiór słodyczy, tak? Czy to się udało zrobić? No właśnie, był wyżej, ja gdzieś tak przeoczyłem go. Czyli jeszcze raz, jeden z tych trzech sobie po prostu wgrałem jako zwykłego duszka, a potem klikając tutaj w dodaj, znowu mogę dodawać do tego kostiumu dodatkowe jakby elementy z tej biblioteki. I w ten sposób mam w jednym kostiumie więcej elementów. Czyli tak też można sobie tutaj to no jakby szybciej ułatwić życie. O, przed chwilą też mi się tutaj pewnie nie widzieliście. Pojawiło mi się takie automatyczne zapisywanie, także ten program się zapisuje automatycznie co jakiś tam czas, ma takie odświeżanie i dlatego też nie ma zwykle straty tego, że coś tam nie jak kliknąłem, zapomniałem zapisać, się nie zapisało. Czasami coś tam się zawiesi, to może jakieś tam ostatnie ileś tam sekund się nie zapisało, no ale ogólnie cały projekt będzie. Dobra, czyli mamy słodycze. Dobrze, dobrze. I przejdźmy do skryptu. Właśnie, co się ma dziać ze słodyczami? Znowu, tak samo jak tam było wcześniej. Kiedy kliknięto, mają być ukryte. Ja tylko wejdę, bo to mówi o tym doktor. Tylko zobaczymy u doktora. 5 sekund, 2 sekundy mówił, to 7, 11, 12 leciał. 12, on teraz pojawia się napis. Dwusekundowy, w czasie tego może się pojawić, tak? Czyli załóżmy 13 sekund. Czyli czekaj 13 sekund. I wtedy się mają pokazać. Pokaż i przetestuję. I tak jak mówię, tutaj zobaczmy teraz to testowanie, już to nie wiem, który raz testuję. I tutaj ta każda sekunda już tak, to wiem, że to działało. O, dobrze, pojawiło się. Dobra, czyli są te ciastka. To testowanie też chwilę trwa niestety, no ale tak to warto testować, bo się okaże, że zrobiłem projekt, a nie będzie przetestowany, to potem będzie tyle różnych błędów, że jednak to testowanie na bieżąco też jest ważne i pożyteczne. Co gorsza nie myszki, lecz szynki i sadło. Źle bardzo gorączka, źle bardzo koteczku. I tutaj miałem też taki pomysł, kiedy to tworzyłem, czyli taki pomny projekt, że gorączka, to wtedy ten kot się zacznie tak robić czerwony. To też zaraz zrobimy. Czyli jesteśmy po 13 sekundach, tak? 13 sekund. Ja przed chwilą liczyłem u kota. Dobra, przejdźmy do kota, do lekarza, doktora. Jeszcze raz. 5, 7, 11, 12, 14 sekund, tak? Czyli minęło 14 sekund. I on znowu może powiedzieć. Ojejku, nie to miałem kliknąć, tylko powiedz. 14. I ma mówić źle bardzo gorączka, źle bardzo koteczku. Dobra, w 14 sekundach. I teraz po 14 sekundach można by zrobić tak, że ten chory kotek nagle się zrobi buzia jego czerwona na chwilę. I potem, no nie, czy czerwona zostanie, czy zzielenieje znowu, no mniejsza o to. Dobrze. Czyli tu mamy 10, czyli 4 sekundy. Musimy pewno poczekać, póki pamiętam, od razu to wpiszę. Czyli to się ma znowu wydarzyć po 14 sekundach, czy 8 mamy sekund i 2, 14. I co? Przechodzimy do kostiumu tego kochowego.
I musimy znowu zduplikować, żeby móc zrobić tego samego kota, ale na przykład teraz z czerwoną twarzą, na gorączkę, czyli jest rozpromieniony cały. Czyli co robimy? Czerwony, nie wiem, czy jest bardziej czerwony jeszcze. Chyba ten jest taki prawdziwa czerwień. I wylewamy na niego, o, tak, że go ma gorączkę, widać zdecydowanie, że gorączka. Dobrze. I jeszcze, że taki, kiedy mi się podobało, taki efekt, że on aż promieniuje, tak, od niego ta, aha, takie cieniutkie to może nie. I możemy zmienić też na grube, szerokość linii, o taki na przykład, promienie. I tutaj zobaczmy, tutaj jest ołówek, czyli jaki rysujemy takie zygzaczki, a tutaj mamy zwykłą linię, czyli proste linie, ja z tego skorzystam. Tak, czyli od niego promieniuje to ciepło, bije aż energię. Tam teraz patrzę na tym czarnym tle, to słabo widać, ale niech będzie. No dobra, czyli aż bije ta gorączka. Tak, robiłem te promyki, też chwilkę jeszcze na zrobienie ich. No i co musimy zrobić? W skryptach musimy znowu zmienić, tak? Że po tych 4 sekundach, żeby się pojawił znowu ten kod z gorączką. Aha, tam nie zmieniłem nazwy. Długa ręka 2, to jest myląca dla nas, czyli jeszcze raz tutaj, żeby był podświetlony ten kod z gorączką. I nazwijmy to po prostu ten kostium gorączka. 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 I zmienimy teraz tutaj, znowu w wyglądzie. Zmień kostium na gorączka. Jeszcze raz sobie przetestuję. No dobra, czyli ma kod gorączkę, widać po nim, że ma gorączkę. To mogłoby zniknąć właściwie już, za długo te ciastka są, słodycze. Więc przeskakuję do słodyczy teraz. Tutaj były pokazane, na razie nie są nam potrzebne, ich sobie będą tam ze 2-3 sekundy. Nie ma znaczenia, w którym momencie znikną tak naprawdę. Z nich będą 3 sekundy i po 3 sekundach je ukrywamy. Dobrze, i jesteśmy na tym, że on ma gorączkę, tak? Czyli krytyczny bardzo. Łapkę wyciągnął do niego, wziął pan tak za ten, za nadto się jadł, zgłosił, źle bardzo gorączkę, źle bardzo koteczku. No dobra, to nawet można po 2 sekundach, niech to zniknie, żeby właśnie chwilkę. Dobra, albo nie ma znaczenia akurat. I co dalej z wierszyku? Oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. No to możemy dać jako pojedynczy tekst, bo to jest akurat. To tylko wrzucimy po prostu do doktora. Znowu, czyli powiedz 2 sekundy. Wkleimy, oj, długo ty długo poleżysz w łóżeczku. I do tego nie musimy dać żadnej animacji, nic takiego, no bo to, żeby już nie komplikować. Co dalej? I nic jeść nie będziesz. Kleiczek i basta. Basta, ciekawe, czy ktoś dziecko wie, co znaczy basta. Ale, no niestety, taki to jest język, ale... nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta. I teraz... ten kleiczek, to mogłoby się pojawić coś takiego, co przypomina kleiczek. I zobacz, tutaj mamy chyba takie coś, kiedyś przynajmniej widziałem, takiego duszka, moment. Nie wiem, czy to nie jest ta miseczka. Czy ona ma jakieś kostiumy? Nie ma kostiumów.
To zaraz momencik. Poszukam jeszcze czegoś innego, ale wydaje mi się, że tutaj na pomocą tej miseczki można by zrobić ten kleiczek, chyba że ktoś znajdzie coś lepszego. Oczywiście można by robić coś swojego, ale chyba że te zdrowe owoce można by dać, tak? Ale kleiczek to kleiczek. Muffinka to nie. No nie, to są literki. Dobra, czyli to zamykam. Nie, ten najlepszy jest. Co najwyżej możemy coś zrobić, spróbować zrobić, żeby tutaj, no co, kleiczek jakiś taki jest. O. Biały. Albo całkiem biały. Tylko całkiem biały może wyglądać, że jest pusta. Nie, kleiczek, nie? Chyba wygląda jak kleiczek teraz. Miseczka jest ok. No właśnie, jeśli tak zrobimy tutaj białe wypełnienie w środku, to faktycznie wygląda jak kleiczek. Możemy położyć na, o, pod lustrem, na stoliczku. Kleiczek. No dobra. Tylko znowu, musimy teraz przejść do skryptu i zobaczyć, ile tu czekamy na to. Szkoda, że sobie nie zapisywałem tego na bieżąco. Przez chwilę muszę liczyć 5, 7, 11, 12, 14, 16, 18. Po 18, no załóżmy po 19 sekundach. Czyli czekamy z tym 19 sekund. Aha, no i nie zrobimy tego, że ma na początku ukryć i pokazać po 19 sekundach. I co dalej? No i załóżmy znowu, żeby już nie wracać do tego. Niech to sobie będzie ze 2 sekundy i znowu ukryjemy. Tak, czyli pokażemy, a początek jest ukryty, 19 sekund, pokazujemy i ten, ja w międzyczasie, tutaj panie sobie tutaj piszą. Tutaj trochę pomniejszy. Właśnie też o tym myślałem, żeby mniejsza porcja. No tak, rzeczywiście to mogłoby być, żeby się nie przejadł z kolei w tym kleju. Klejczek. No, tym razem to szybko zniknęło, to może nawet 3 sekundy. No właśnie, teraz zobaczmy, bo tutaj już napisałem w programie, że ma zniknąć, a chciałbym na chwileczkę, żeby to zmniejszyć, musi być widoczne, czyli mogę sobie na chwileczkę kliknąć pokaż. Zmniejszę. O. O, i jest taka mniejsza porcyjka, może jeszcze za duża, zależy z drugiej strony, żeby była widoczna też. Dobra. No i znowu mogę ukryć, żeby już nie było widać. I teraz będzie już dobrze. Tak, czyli tutaj biedny kotek ma ten klej, jest zielony na początku. Tak patrzę wszystkie inne elementy, czy się zgadza. Łapie za płuc, odpowiada o żadnych niedobrych słodyczach. Leżysz w łóżeczku. Klejczek i pasta. No dobra, to można by zmniejszyć 18, niech zaczyna być w kolejku, niech ten klik będzie. A tu takie niuanse, tak? To sobie tam te czasy można, no właśnie, można zmienić. Dobra, co dalej? Broń Boże, kiełbaski, słoninki i lub ciasta. To ja bym zrobił takie, broń Boże, kiełbaski. Czyli, aha, to kot ma mówić, doktor ma mówić, tak? Czyli znowu powiedz. Broń Boże, kiełbaski, słoninki lub ciasta. Znowu tych kiełbasek. Można narysować kiełbaskę, komu się chce. Ale skoro mamy te ciasta, to ja bym tylko jedną rzecz tutaj zmienił w tych ciastach. Bym wszedł w kostiumy. Aha, znowu ma powiększone. Tego usunę, natomiast skoro tym razem on mówi, że broń Boże tego, to
Można zrobić, że będzie znowu przekreślone. Więc znowu duplikuję to. I proszę, muszę uciec z tymi napisami, bo mi przeszkadzają. Czy z naszym czatem na chwilę. To znowu pogrubić trochę, żeby było takie wyraźne przekreślenie. Zobaczymy, jak będzie na grubym to. Co nie to wcisnąłem? Linia. O, będzie dobre. Tak. O. Że broń Boże tego. Tylko teraz zobaczę, znowu mamy kostiumy. To ten pierwszy kostium nazwiemy sobie słodycze. A drugie sobie nazwiemy na przykład zakaz. Zakaz. I mamy takie kostiumy. Tak? Jedno to będzie, pierwszy kostium sobie nazwałem słodyczy, nieważne jaka nazwa, ale żebym wiedział, bo będę musiał znowu odróżnić kostiumy. Tak? Jak mamy jeden kostium, to nie ma znaczenia, on się nazywa, się może nazywać, nie wiem, XYZ 2123. Nieważne, to nie interesuje, ale jeżeli mamy kostiumy różne, to warto zwrócić uwagę na nazwy, żeby się nie pogubić. Czyli na początku się pojawiają te słodycze i możemy sobie ustawić, żeby były na początku, żeby się nazywały słodycze, a kiedy się drugi raz pojawią, to już potem na zakaz, tak? Tylko to było 18 sekund, jeśli dobrze pamiętam, tu mamy 15, czyli jeszcze 3 sekundy musimy dać oczekiwania. 3 sekundy oczekiwania, to i pokazać mam, odmienić kostium i pokazać. I powinno być chyba ok. Tak, 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 właśnie przekreśliłem. Dobra, zobaczymy jak to wygląda teraz. No właśnie, to testowanie takie czasami jest nudne już, jak się ileś razy testuje to samo. O, ale za dużo tego przekreślenia, niech będzie. Dobra, zobaczymy, zaraz ukryjemy, dobra, może od razu, że damy jakiś czas i ukryjemy. Niech będą 2 sekundy i wyglądzie ukryj. Dobra, to już będzie ukryte za chwilę. Idźmy dalej z wierszykiem. O, a myszki nie można, zapyta koteczek. Lub ptaszka małego, choć parę udeczek. No okej. Myszki nie można. I już... Zobaczymy, co z tą myszką. Kotek ma zadać pytanie, tak? Jesteśmy na 18 sekundzie, się chyba zgadzało. 18, 20 sekunda, bo 2 sekundy jeszcze tam było. Ojej. 8, 10, 14. 6 sekund, tak? Chyba. I on teraz pyta. No, myszki nie można. O, coś tam się pokryło, nie wiem dlaczego. Momencie, jeszcze raz, coś mi się tu nie podoba teraz. Czasami coś przeskakuje samo, natomiast nie wiem, czy to ja coś popełniłem, jakiś błąd, czy co, tak po prostu przypadkowo się coś nałożyło. Aha, ten kod za wcześnie mówi, to coś źle przeliczyłem.
Tak. Skomplikowane, wydaje mi się, że tylko to skomplikowane, teraz mi, dla mnie przynajmniej, to liczenie czasu ciągle, tak? To jakbyśmy sobie zapisywali, może gdzieś na kartce, może byłoby wygodniej. I wprowadzamy powoli, jeżeli uważacie, że jest za dużo tych elementów, bo może te niepotrzebne są, może te słodycze, tak? Czy słodycze przekreślone. No można po prostu dać, żeby kod mówił tylko o tym, a nie pokazuje. Jeżeli uważacie, że te elementy, panie, że te elementy są zbędne, te miseczki, słodycze, można zrobić na początek tak po prostu sam dialog tylko. Tak, no może, no. No to też. A można ewentualnie zrobić tak, żeby dla wszystkich na przykład dialog, sam dialog bez tych elementów, bez tych gadżetów. A na przykład jak jakiś uczeń chce, czy jak są w klasie jacyś tam bardziej uzdolnieni, to zaproponować. Jeżeli ktoś chce, to niech zrobi takie coś, że tutaj się pojawi to i to. Tylko myślę, że trzeba pokazać chociaż na jednym przykładzie, jak to zrobić, bo no, dzieci nie wiem, czy same wpadną na ten pomysł, jak to. No dobrze, to może, bo to żeby nie było kłótni niepotrzebnej. No faktycznie, tak? No może dla jednych za dużo, dla innych za mało. Zależy, z jakimi dziećmi pracujemy i. Więc ja może zrobię taki ciut bardziej rozbudowany ten projekt, a panie, jeżeli uważacie, że to jest zbyt skomplikowane, to po prostu można zrobić sam dialog, tak? Na takiej zasadzie, że sobie odmierzamy czasy tylko, bez tych miseczek, bez tych gadżetów, tylko kotki ze sobą rozmawiają, czy tam jakieś komentarze są kotów samych. Wtedy to jest naprawdę proste, bo zostaną nam z tego wszystkiego tylko dwa duszki, chory kotek i doktor. No i będzie między nimi tylko dialog. Ja powiem, że potem, bo potem na końcu jeszcze będzie taki czas na jakąś taką, na pytania, także ja potem to uproszczę i zrobię jeszcze jedną wersję tego programu, rzeczywiście taką zminimalizowaną, bez, no właśnie, bez tych gadżetów, żeby było prościej, tak? No właśnie, ja zrobię może taki, jak tutaj miałem pomysł, żeby zrobić to z gadżetami, a to już no każda z pań sobie już według swojego, powiem, znaczy znacie lepiej swoje dzieci niż ja ich nie znam w ogóle, więc nie wiem, na ile ich stać, na ile są w stanie to zrobić. Natomiast już każdy może dostosować do, znaczy dzieci ogólnie też może źle powiedziane, do danej klasy, tak? Bo też klasy są różne, w jednej klasie można coś zrobić, a w innej. Niby równoległej, no dużo słabiej to idzie, więc to trzeba dostosować. Tutaj coś z czasami, przepraszam, sobie tylko jeszcze przeliczę, bo co mi się wydaje, coś może gdzieś zmieniłem czas. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 15, 17, no zdecydowanie 22. Gdzieś się pomyliłem wcześniej w obliczeniach. 22, czyli ten kod musi 22. Czyli mamy 10, 14 i 8, tak? Albo nawet 9 to zmienia szybciutko. O, teraz jest dobrze. Tak, ja się pomyliłem w tych sekundach, którego się pewnie bloczka nie zauważyłem, albo nie policzyłem i dlatego tak to wyszło. Czyli jesteśmy tutaj, były 22 sekundy. 10, tak. Aha, 22, ale plus jeszcze ta jedna, czyli 23 sekundy. I tutaj, no znowu, ja utrudnię. Tak, oczywiście. Ja go. To jeszcze mamy chwilkę, tak? Naszego to jest spotkanie. Ja na końcu jeszcze powiem parę słów o udostępnianiu i o pokazaniu, o przejrzeniu. Uproszczę jeszcze w takim razie, taką wersję zrobię minimalną. A na razie jeszcze będę komplikował, utrudniał wam życie, skoro poświęciłyście panie taką piękną, przynajmniej u nas we Wrocławiu, sobotę słoneczną na webinar, to poutrudniam jeszcze trochę. A do 20, tak? No okej. Okay. Można zrobić inaczej, ale to z kolei będzie bardziej skomplikowane. Natomiast to może na końcu jeszcze coś innego powiem.
Dobrze. Myszki nie można. I tutaj też, ja tak jak mówię, utrudnię jeszcze jedną rzecz. Prowadzę kolejnego duszka, myszkę. Skoro on tutaj mówi o myszkach, to powinny być może tutaj. O, możemy sobie też, jak szukam, jakichś tych kategorii zawęzić, tylko zwierzęta. I w zwierzętach są nazwy po angielsku, więc tutaj mam mouse. Myszka jest tylko jedna, chyba tutaj i jeden kostium. Nie, ma dwa kostiumy, ale się różnią tylko ogonkiem. Dobra. Widzimy, że ta myszka jest w tę stronę ustawiona, też nie będę już kombinował. Możemy zrobić takie coś, że skoro kot mówi o myszce, ten doktor mówi o myszce, nie, przepraszam, kotek chory mówi o myszce, to zrobimy takie coś, że jak on powie, to ta myszka. O, to już bardziej chyba. Nie mogę, jest na brzeszku. Zrobimy tak, że ona znowu będzie ukryta. Kiedy kliknięto, ona będzie ukryta. O, jak mi się już mylił ten. Ukryj. Czekaj. To chyba. Momencik, tylko na moment tutaj do kotka. Już raz to było 8, 10, 23, jak zaczyna mówić. Czyli myszka pojawi się, jak będzie 23. Wtedy ma się pokazać. I załóżmy, możemy teraz sobie wziąć takie coś, żeby przez 2 sekundy, 2 sekundy, nie, czy nie za szybko, zobaczymy. Przez 2 sekundy przeleciała na drugi koniec. Aha, to wcześniej wziąłem, przepraszam. Oddaję to na razie. Ojejku, jeszcze źle zrobiłem. Żeby na początku się pojawiła właśnie tutaj, a potem, żeby przeleciała na drugi koniec. Czyli teraz przesuwam ją na drugi koniec. O, tak nie mogę. Muszę być zawsze na ekranie. Tutaj można by to zrobić współrzędnymi. Ja nie chcę mieć współrzędnych, więc zrobię w taki sposób. O, udało się ją schować. Czyli ma iść, lecieć, przepraszam, przez 2 sekundy w tamto miejsce. No i potem może się ukryć. Co prawda i tak jej nie widać, ale niech się ukryje na wszelki wypadek. I zobaczymy znowu. O, przemknęła. Nie wiem, czy za szybko, czy za wolno. Ale przemknęła nam tutaj ta myszka. Jeszcze tylko nie patrzyłem, czy ten. Jak się zgrałem, czekałem na myszkę, prawda? Więc nie patrzyłem jeszcze nawet na. No. Na to, jak to z napisami jest zgrane. Ach, poleżysz w łóżeczku. Basta. Broń Boże, kiełbaski. Oj, coś się rozsypało. Z tymi ciastami chyba coś pomyliłem. Tutaj jednak 19 chyba powinno być. Dobra, że potem jeszcze raz poprawię na spokojnie, przejrzę wszystko. Dobra, czyli na razie jest mowa o. Kotek pytał, czy może zjeść myszkę. I ta myszka sobie biegnie. To może od razu niech zada pytanie. O, coś tutaj jest. Może niech zada pytanie jeszcze o tego ptaszka, tak? Lub ptaszka małego, choć parę udeczek. Tu mi się L nie skopiowało, ale to już nie będę podświetlał, tylko zapiszę ręcznie. Znowu, też mamy ptaszka, znowu więc skomplikuję.
Zwierzęta i ptaszki też tu jakieś były, taka papuga czy coś tam. O, mamy taką papugę. O, za wielka zdecydowanie, ją zmniejszę. Bo taką papugę bym się dopiero przeżarł. Tylko papuga już gdzieś do góry by musiała frunąć, więc tak samo zrobimy. Tutaj. I u papugi znowu ustawimy, przepraszam, zdarzenia, kiedy to na początku ukrywamy. Pokazuje, czy czekamy. Myszka była 23, 25. Czekamy 25. 25. Pokazujemy ją, czy najpierw umieszczamy tutaj, gdzie ustawiłem. Pokazujemy. I chcemy, żeby przeleciała. Czy, aha, musimy ją przestawić teraz. Przestawiamy na kolejną. Drugi koniec. Wyszło. Tak. I leć przez. Znowu niech będzie 2 sekundy do tego punktu. I powinno być dobrze. Testuję. A, tu na końcu nie ukryłem. Coś z tymi słodyczami się rozsypało, to potem na spokojnie jeszcze raz zobaczę. Tak, czyli ani tego myszki, ani ptaszka nie może jeść. Momencie, to sprawdzę. Przepraszam, co chciałem sprawdzić. Dobra, jesteśmy na tym, że nie może jeść ani myszek, ani ptaszków. Broń Boże, pijawki, dieta ścisła. To może już nie będziemy, tak, bo tych pijawek to nie będziemy wyszukiwali. Już tylko damy normalnie, żeby kotek powiedział. Tylko doktor ma powiedzieć. Aha, coś tam jeszcze było teraz, tak? O ja jakoś sam się pogubiłem w tych sekundach. Dobra, nie, zaraz. Papudze możemy zobaczyć. To się kończy 25, 27 sekund, tak? Papuga kończy lecieć 27 sekund. Czyli lekarz. 7. 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 22, czyli 5 sekund. Muszę też zejść, żeby była chwila przerwy. 6. I mówi teraz, zresztą w wyglądzie oczywiście. Mówi, broń Boże, pijawki, dieta ścisła i może jeszcze raz dalej niech mówi od tego pomyślność w leczeniu zawisła. Dobra. I leżał koteczek, kiełbaski i szynki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. No i to by trzeba albo napisami już dać, albo. Dobra.
Ja może jeszcze na końcu coś pokażę, bo dobra, może tak, bo się pogubiłem teraz. Zawisła i leżał koteczek. Dobra, teraz możemy zrobić, że ten kot już sobie idzie lekarz, tak? Bo lekarz zrobił swoje, powiedział, że ma nic więcej nie jeść, ma być na diecie. Kiełbaski i kiszki nietknięte, z daleka pachniały mu myszki. No to jeszcze mnie kusi, żeby tutaj zrobić. Zawisła. I możemy zrobić, że teraz kot sobie idzie, a właściwie możemy zrobić, że się wycofuje. Czyli tak, jak on to mówi, kończy mówić, dajmy mu jeszcze na przykład z sekundę albo dwie, niech sobie będzie przy chorym kotku. I potem możemy zrobić, żeby się wycofał. Czyli niech sobie tutaj coś nie może. Może. Dobra. Czyli niech sobie leci tutaj przez ileś czasu. Znowu teraz już coraz dłużej trwa to testowanie. Aha, nie można by go ukryć teraz już. Na końcu. Czyli w wyglądzie go ukrywamy. Tutaj jeszcze tylko wrócę do tych słodyczy. Tu trzeba ten czas chyba jednak wydłużyć. Z 5 sekund. Tam dwa razy mówię o tym, żeby nic nie jadł, tym bardziej słodyczy. Kota już nie ma. Został tylko nasz chory kotek. O, i tutaj jeszcze tylko jedna rzecz, bo mamy teraz taki tekst, że i leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Ja może to skopiuję, nie wiem, czy się uda to za jednym razem. Może tak, może na dwa napisy jednak zrobimy, Ctrl-C. Czyli dajemy kolejny, znowu rysujemy duszka. Przeskoczę znowu na ten tryb wektorowy, jednak go wolę. Tutaj chyba trzeba było wtedy zmienić na czcionkę. Chyba dobra jest ta czcionka, tak mi się teraz kojarzy. Tak, leżał koteczek kiełbaski, kiszki nietknięte. To. Dobra, inaczej zrobimy, tylko to musimy przesunąć. Leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Dobra, i od razu zrobimy może jeszcze jednego duszka, potem zrobimy skrypty do tego. Jeszcze jednego duszka z tym, że z daleka pachniały mu myszki. Z daleka pachniały mu myszki i do tego zrobimy też tekst. O. Dobra, go tu łamie. A nie, dobra, z daleka pachniały myszki. I rozszerzymy. Dobrze. I za momencik, teraz możemy to. Mamy te teksty, to będziemy mogli zaraz
Zaraz je poprzesuwam też, żeby wszystko pasowało. Aha, te słodycze na komodę też można było tam wstawić, tak? Te przekreślone. No to już nie będziemy, tak? Na razie niech tam, niech sobie będą, gdzie są. No takie niuanse, jak to gdzieś tam co ma stać, no, z którą stronę ma myszka uciekać, czy tak dalej, to już oczywiście z uczniami można, poza tym, nie wiem jak tam u was, ale u mnie to ci uczniowie i tak ogólnie tam coś mówią, a oni mają swoje pomysły i więc też tak zrobią po swojemu pewnie, tak? To akurat są niuanse i nawet dobrze, niech mają swoją taką pomysłowość, kreatywność, a my tylko pokazujemy pewien taki schemat, jak to można zrobić. Chwilkę, bo się zgubiłem teraz. Skończyliśmy na tym, że doktor poszedł i znowu liczenie. 7, 8, 12, 13, 14, 15, 22, 28, 30, 32, 30, 35, jeśli dobrze policzyłem. 35, czyli załóżmy 36, zanim się pojawi napis, ten napis, czyli na początku go nie ma. Czekamy 36. Pokazujemy. I czekamy 2 sekundy, żeby był napis. My te czasy też trzeba po prostu po swojemu, bo zależy jak tam dzieci będą chciały, żeby mogły to przeczytać, tak oczywiście. I jeszcze może teraz uwaga, jedno, nie pokaż kołkę. Tak, mamy, że 36 sekund. Czekaj, ja może w międzyczasie przetestuję, żeby panie sobie to jeszcze to napisały. A, ten napis tutaj na razie jest, ale o, ukryłem go. Dobrze jest. OK. I teraz. No właśnie. Czasami pytają, a potem i tak mają lepsze. Kiedyś też jeden mój uczeń, to też bardzo dobry zresztą. To taki wybitny, znaczy no wybitny. Dobrze umie programować i też się już bawi, pomimo tego, że już gdzieś tam kończy gimnazjum. To też kiedyś ja mówię, że słuchaj, ale to można by zrobić tak, w taki sposób, tak może byłoby lepiej. Ja mówię, nie, proszę pana, ja wolę po swojemu. Więc czasami te nasze pomysły, chociaż wydają się jakby oczywiste i lepsze, to i tak potem się okazuje, że właśnie, że oni mają lepsze pomysły swoje, no i dobrze, niech robią po swojemu, bo tutaj nie ma jedynej słusznej drogi, tylko każdy może robić jak chce. Zobaczmy, może go jedną rzecz, ja nie pokazywałem wcześniej, myślę, że już teraz po takim czasie jesteśmy jeszcze bardziej zaawansowani z tym. Ten drugi napis będzie miał dokładnie taki sam skrypt jak ten, tylko zamiast 36 będzie 2 sekundy później, czyli 38. Więc najwygodniej, tak, tak, są kreatywne. Więc możemy zrobić tak. Łapiemy ten bloczek i przeciągamy do tego duszka, w którym chcemy go mieć. Czyli łapię tego, tutaj najeżdżam na tego duszka. Nie, czy widać, przepraszam, jeszcze zrobię, bo o, tak, nie, też nie widać. Bo niestety tutaj ten nam program ucina mi dół ekranu, więc nie wiem, czy panie widzą. Ale w każdym razie przyciągam do tego napisu ostatniego i puszczam. I wtedy tutaj mam, a też pojawia mi się to samo o, w tym ostatnim napisie. I tylko zmienię na 38 i już będę miał to samo. Tak, czyli 38. Dobra. No może nie będę w tym momencie testował. Zobaczmy, po 38 sekundach pojawia się napis, że z daleka pachniały mu myszki. Więc ja bym jeszcze wykorzystał to, że ta myszkę i tak już mam. Ona na razie miała 25 sekund, 23 plus 2.
Więc może jeszcze raz, to było 38. Więc 25, czyli 13 sekund, tak? Dobrze chyba mówię. Po 13 sekundach można by ją znowu pokazać, tym razem na środku, czyli by trzeba ją, o, znowu pokażę, za ogonek ją wyciągnę, może nie na środek, ale o, czekaj, tu będzie napis, czyli tu nie. Może niech go kusi tu przy samym łóżku, żeby o, tak patrzy na nią akurat tutaj. Niech tu będzie. Czyli po tych 13 sekundach, niech ona się przesunie w to miejsce, ale bez biegania, tylko po prostu niech tam się pojawi. Czyli czekaj 13 sekund i pokaż ją. Pokaż ją. I jest pachnąca myszka pod nosem, ale nie może jej zjeść. Nie widać, tak, ale chodziło o to, że ja przeciągnąłem ten. O, tutaj przynajmniej częściowo widać. Załóżmy, bo akurat te tutaj są słodycze, Państwo nie widzą, więc bym chciał skopiować na przykład ten cały bloczek, to wszystko, co jest tutaj napisane, do słodyczy, to musiałbym przeciągnąć, o, tutaj do słodyczy i puścić, tak? Nie będę tego robił, bo nie chcę mieć tego w słodyczach, ale w ten sposób przeciągamy. Tylko uważamy, bo gdy jeżeli bym puścił nad tym środkowym paskiem, to stracę to nieodwołalnie już niestety. I tutaj niestety też czasami pytają uczniowie, nie ma opcji cofnij. To znaczy, jeżeli coś przez przypadek wyrzucę, to wyrzucę i wyrzuciłem po prostu. I niestety nie ma możliwości powrotu. Dobra, czyli ta myszka pojawiła się tutaj po kolejnym tym czasie. Pachniały mu myszki. No, załóżmy też tak samo jak ten napis, niech będzie 2 sekundy. Czyli znowu czekam 2 sekundy i znikam. Wygląd ukryj. Dobra. I co? I został sam morał jeszcze tylko z tej bajki. Zobaczmy. Patrz, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogo ponieść karę. Tak i z wami, dzieteczki, stać się może. Do łakomstwa strzeż was Boże. Tak myślę, jak to zrobić najprościej. A to może jeszcze jedną rzecz, jeszcze skomplikuję tylko. Można zrobić tak, że ponieważ to jest dużo tekstu i to się nie zmieści już nam. Na tym ekranie można by zrobić tak, że zrobimy nowy ekran, nową scenę, jakby, tak? Zobaczmy. To może najpierw tak, przejdźmy do sceny. Tutaj na dole po lewej stronie mamy scenę. Przejdźmy w kła. Tutaj mamy to pierwsze, które było automatycznie, więc takie białe jest. Jeśli nie, to można po prostu dodać własnoręcznie, a jeżeli nie, to białe możemy wziąć. Ta myszka się schowa, jak przetestujemy, czyli jej nie będzie, więc ja ją może ukryję ręcznie, ale nam nie przeszkadza. I aha, jeszcze raz, bo jak nie coś innego, scena i tła, i mam takie białe tło. I teraz skopiuję sobie całą tą końcówkę. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Ciekawe, czy się zmieści w ogóle to. Na razie spróbuję. Aha, znowu przejdę do trybu wektorowego. Tekst. I postaram się do góry zacząć. O, świetnie. Dobrze. OK, czyli teraz to by się zmieściło już, tylko musimy tło zmienić, tak? Jak to zrobić z tym tłem? Tło można zmieniać, dowolny duszek może zmienić tło, albo tło samo by się mogło zmienić. Ostatnią rzeczą, jaką była, to było to, że z daleka pachniały mu myszki i była myszka, która się schowała. I można zrobić tak, że kiedy myszka się schowa,
to tło zmieni się na. Można albo zrobić tak. Momencik. Zmień tło na. Tak, mamy taki przycisk. Zmień tło na. I też możemy w dowolnym miejscu. Tylko teraz tak, jeżeli tutaj zmienimy, no bo to tło, o które teraz z tym napisem. Dobra, znowu, przepraszam, jeszcze jedną rzecz. Przejdę do sceny, do tła i zmienię tę nazwę, bo to jakiś tam backdrop, tak? Mogę zmienić na morał. Tak? Wtedy będzie wiadomo, morał, a ten mogę zmienić na. Co? Sypialnia. Tak, sypialnia. Żebym wiedział, co jest co. Teraz jeszcze raz, przepraszam, przechodzę do myszki. Tam zmieniłem tło na nazwy, zmieniłem ta z morałem, nazywa się morał. No ta z sypialnią, po prostu sypialnia. Nazwa tego tła, przypominam, tutaj zmieniałem, tak? Momencik, bo znowu chyba przyspieszyłem teraz. Dobra, i teraz w dowolnym miejscu mogę te tła zmieniać, ponieważ akurat jestem na myszce i to ona, w momencie kiedy zniknie, ma pojawić się morał, to możemy tak zrobić. Może dajmy jeszcze sekundkę wtedy na to, że po zniknięciu sekundę zmienimy na morał. Ale skoro tu zmieniamy na morał, a przez całą bajkę ma być sypialnia, to musimy na początku, czyli po kliknięciu zielonej flagi, ustawić na sypialnię, czyli zmień tło na sypialnia. O. I teraz mamy tak, na początku naszej zabawy, na początku naszego programu ustawi się dzięki tej myszce, której nie będzie widać, ale ustawi się tło na sypialnia. Myszka będzie ukryta, zrobi co ma zrobić. Na końcu po zniknięciu poczeka sekundę i zmieni tło na morał. Tak myślę, z tym kotem jeszcze można by. Przeliczmy znowu 23 sekundy, 25, 38, 41 sekund. Co tu zrobić z tym kotem? Dobra, ja przetestuję na razie, jak to wygląda. O, tutaj źle zrobiłem z tym napisem. Dobra, tutaj się zatrzymuje ten program. Jeszcze jedna rzecz tylko. Ja wrócę do. Tak ręcznie wrócę już do tamtej sceny, znaczy do tego tła. Tak możemy sobie o ustawić. Ten napis, zapomniałem go przesunąć. On jest w niedobrym miejscu, czyli ja go tutaj kliknę, żeby się pokazał na razie. Trzeba go dobrze złapać. O, i przesunąć na dół. O tym zapomniałem. Tak, czyli wchodzę tutaj w napis, przesuwam go na dół. Tak myślę, co z tym kotem jeszcze. To może pokażę jeszcze jedną rzecz skomplikowaną troszkę może. Żeby nie odliczać czasu już, tak? Mamy oprócz tego, że mogę sterować pewnymi rzeczami na zasadzie zielonej flagi, to na przykład może być tak, że ten kotek, bo zobaczmy z kolei w. Ojejku, nie to kliknąłem. Przepraszam, moment. Tutaj. O, on zasłania nam napisy. Aha, jeszcze to wyłączę. Przepraszam, trochę zamieszałem teraz, ale nie o to mi chodziło. By w taki sposób zamieszać, co innego. Tego kota można by na przykład albo wyłączyć całkowicie, albo zrobić bladego, który sobie będzie leżał tu ze zwykłą ręką w kącie. O, widać było, że tutaj jest tak. Tak, żeby nie odmierzać czasu.
To można zrobić jeszcze użyć innego sposobu. Wchodzę w skrypty i mam coś takiego, że chcę, żeby ten kod był tutaj dopiero wtedy, kiedy się zrobi. Przepraszam, zamilkłem, bo zauważyłem, nie zrobiłem jednej rzeczy, a kota przesunąłem. A, słabo zrobiłem. Momencik. Dobra. W dobrym miejscu go dopasowałem. Chciałem, bo tak, jeszcze raz przepraszam, w tym kocie nie ustawiłem sobie, gdzie on miał być, w którym miejscu, a to jest ważne. Czyli ustawiłem go ponownie tutaj, gdzie chciałem i dam mu to, żeby na początku był w tym właśnie miejscu, tak, żeby tu mi się nic nie myliło. Dobra. Dobra. Ich nie chcę, żeby ten kod tutaj był, tylko żeby był z innym bestiomem tutaj, żeby nie odmierzać czasu. Jest jeszcze taka jedna opcja, a mianowicie, zobaczmy, w zdarzeniach zamiast tej zielonej flagi, raz, dwa, trzy, czwarty od góry, jest taki bloczek, że kiedy tło zmieni się na coś, ja tu go przesunę, bo nie widać na pewno, to do góry dam. O, teraz też nie widać. Dobra, jeszcze inaczej zrobię. To przesunę na bok, a to dam tutaj centralnie. Dobrze. O, teraz widać. Czyli kiedy tło zmieni się, ale nie na sypialnia, tylko na morał, to co ma się stać? To chcę, żeby wtedy kod był w kąciku, czyli wtedy ma ustawić się już bez latania, tylko normalnie ma się ustawić na tę pozycję i żeby wrócił wygląd, zmień kostium na nie gorączka, tylko zwykły kot. O, i wtedy powinno się. O, pojawi się teraz taki kotek w ten sposób ustawiony, tak? Możemy go nawet, jak chcemy, też obrócić. Albo nie, już nie będziemy z kątami kombinować. Dobra, niech będzie jak jest. No dobra, jak już szaleć, to szaleć. Nie, bo bym musiał na początku ustawić znowu. To nie, to jednak nie zostanie tak, jak jest teraz. Dobra, to ja uruchomię jeszcze raz ten program. Kod sobie leży słaby. No dobra, działa to. To ja jeszcze może takie. Mamy to. Ewentualnie, jeżeli ktoś chce, to tutaj na razie to zostawiam, pokazuję to, chociaż nie, tutaj akurat nic nie ma ciekawego. To ostatnia rzecz. Ja bym prosił jeszcze o 5 minut przerwy tylko i zaraz jeszcze coś pokażę. Dobrze? Możemy sobie robić jeszcze 5 minut przerwy na moment i zaraz wracam, dobrze? Wyłączę głos.
O, prawdę mówiąc, nie patrzyłem na zegarek, o którym miało być koniec tej przerwy, ale mam nadzieję, że nie przedłużyłem ani za bardzo nie skracam. Okej. Okay. No właśnie, nie sprawdziłem na zegarku, więc. O, są panie, także. Okej. Okay. Dobrze. Czekam, nie, czy pani Sabina też jest. No rzeczywiście, tutaj czytałem te komentarze pań. No faktycznie jest dużo pracy, a oglądania to jest minutka, nawet, no, nie, nawet nie sama minutka. Ale kiedyś byłem w Bielsko-Białej w tej wytwórni filmów, tych bajek różnych, gdzie powstało tam Reksio na przykład. No to też taki odcineczek. To jest mnóstwo roboty, on trwa kilka minut, a już teraz nawet nie pamiętam dokładnie, ale to tam się nad tym trzeba nieźle napracować. Tak, co prawda oni rysowali wszystko od podstaw. Czy teraz ten serial Kuba i Śruba, który robią dla dzieci, to już też robią w grafikach jako komputerowe grafiki, już nie rysują farbkami tak jak kiedyś, więc może łatwiej, ale to też jest mnóstwo roboty, więc no niestety tak to jest z tymi bajeczkami, że tego się nie robi w minutkę. Dobrze, tutaj jeszcze tak. Jako taką mamy tę bajkę zrobioną. Pewnie można coś tam jeszcze pozmieniać. Ja może postaram się tam jeszcze pokombinować. Natomiast kilka takich rzeczy innych. Aha, tutaj wcześniej nie zwróciłem na to uwagi. A właściwie inaczej. Zwróciłem uwagę, ale nie chciałem przerywać już całego naszego takiego ciągu myślowego i tworzenia naszego projektu. Przepraszam, bo herbatę sobie przyniosłem gorącą i muszę odstawić. Dobra. Natomiast tutaj do góry zobaczmy. Nie wiem, wy macie pewnie jakiś inny numer, natomiast ja mam nazwę tego pliku, znaczy tego projektu jako nienazwany 20, tak? Untitled 20. To możemy oczywiście zmienić, tak? Czyli podświetlamy sobie to, możemy wykasować i na przykład pan Kotek, nazwać ten plik pan Kotek i tak to będzie zapisane. Kolejna rzecz, tutaj na wszelki wypadek, gdybyśmy chcieli, to możemy zrobić zapisz teraz. Na wszelki wypadek, to się zapisuje automatycznie, ale w razie czego. Możemy zapisać. Tutaj mamy zresztą informację z kolei po prawej stronie. Pewnie nie widać na tym moim podświetleniu, ale wy panie widzicie. Jest taki jakby pliczek z literką S do góry, na samej górze, tak? Czyli o, mówię o tym pasku tutaj, który jest. Tutaj mamy te ikonki, ale tak bardzo na prawo mamy jeszcze na końcu swój login, a obok taki no, ikonkę folderu, tak jakby z literką S, a obok jest informacja, że zapisano. Czyli mamy informację, że zapisano, no ale na wszelki wypadek można. Można teraz to oczywiście zapisać. Przepraszam, to możemy pobrać na swój komputer. Jeżeli korzystacie z tej wersji offline'owej, czyli tej zainstalowanej na komputerze, możemy tutaj pobrać do swojego, na swój komputer. Możemy. No właśnie, nagrać i wyeksportować film. O, też można takie coś zrobić, czyli puścić to i po prostu przedstawić to w formie filmiku. To jest w jakimś dziwnym formacie, ale ten format współpracuje na przykład, można to wrzucać na, nie pamiętam, czy na YouTube'a też, czy na Facebooka, gdzieś tam można to w tym formacie no, wyeksportować. No i takie różne rzeczy. Natomiast tutaj przedtem ktoś pytał, czy można też to w jaki sposób udostępniać, czy ja mogę to panią udostępnić? Oczywiście mogę. Tutaj mamy teraz taki przycisk. No niestety mi ekran to ucina. Nie wiem, czy ja mogę chwileczkę, coś innego zrobimy. O, że ja na to wcześniej nie wpadłem. Tak, tutaj mamy przycisk udostępnij. Tak, jeżeli kliknę to udostępnię, bo na razie to jest dobrze, może jeszcze inaczej. Jeżeli kliknę teraz ten S, ten folder, pojawią się różne moje projekty, jakie kiedyś tam robiłem. Jest między innymi pan Kotek, on jest jeszcze nieudostępniony. Więc
jeżeli kliknę jeszcze raz, wejdę z tego kotka, pojawia mi się tutaj przycisk udostępnij, albo tam, gdzie przed chwilą pokazywałem. Mogę to udostępnić. No i teraz wszyscy, no każdy może wyszukać tego projektu, zwłaszcza osoby, które gdzieś tam nie znają, to też dostają może nawet informację, że coś tam nowego zrobiłem. Natomiast jak ja mam teraz to panią udostępnić? W ten sposób, że tutaj, zobaczmy, do góry mamy na tej stronie Scratch Meet Edu taki jakby kolejną zakładkę, czy taki no, dział Projects, jest numer. To jest, może być taki numer, który jest jak taki, tak jak ID, czyli taki numer identyfikacyjny. I ten projekt będzie miał zawsze taki numer. Tak, cokolwiek zrobię, on zawsze będzie miał ten numer. I wystarczy, że teraz ten link przekopiuję i tutaj na czacie dokładnie wysłałem. I wystarczy to sobie przekleić do okna przeglądarki i można już to z tego korzystać. Jak to sobie wkleicie, panie? No u mnie tego nie widać teraz, ale jak zajrzę do środka, no ja mam ten właśnie numer, ja w tym projekcie jestem, moment znowu. U was, jeżeli teraz byście sobie wpisały czy wkleiły ten link ode mnie, to tutaj pojawi się w tym miejscu, obok tego niebieskiego, u mnie tego nie ma, co tam się pojawiło, jak się to nazywa? Remiksuj, tak? Remix czy zremiksuj, jakoś tak, nie pamiętam dokładnie, ale coś związane z remiksem. Ten remix oznacza, że wy sobie to, panie, wgrywacie jakby do swoich zasobów, do swoich materiałów, no i dalej możecie cokolwiek z tym plikiem moim robić, tak? No tutaj z samej istoty jest tak, że wszystkie projekty są tutaj na tej stronie na otwartej licencji, więc no, jeżeli ja cokolwiek, czy tam wy wrzucacie coś do tego, na stronę Scratcha, to automatycznie zgadzacie się na to, żeby każdy mógł sobie to tym się bawić, dalej rozwijać, zmieniać i tak dalej, tak? Tutaj też, przepraszam, jest tak, że no to jest nowy projekt, ale jeszcze raz tu kliknę. Tutaj jest, o, drzewo remiksów i no na razie to no tylko pan Kotek mój jest, tak, ale jeżeli ktokolwiek by go sobie skopiował gdzieś tam, to znaczy zremiksował, to się tutaj, tak, jaka była, czyli że na przykład któraś z pań to sobie u siebie zremiksowała, od was zremiksowały dzieci i tutaj pojawiłoby się właśnie takie drzewko remiksów, jaka była historia po tego pliku, co się działo. Co jeszcze, na co jeszcze? Tak, oczywiście, to jest wszystko bezpłatne, tak? Sam Scratch jest bezpłatny, no wszystko, co jest na stronie, jest bezpłatne, także tutaj jest całkowicie na otwartej licencji zarówno samo branie programu z tej strony, tak jak pokazywałem tutaj, tutaj przez edytor offline, tak? Czyli z tej strony, abyśmy pobierali wszystko za darmo, ale i te wszystkie projekty, które, jakie tylko znajdziecie tutaj na stronie, tutaj nie da się na tym zarabiać, także wszystko jest na otwartej licencji, wszystko jest za darmo, tak? A jednocześnie będzie widać też, co kto. Tutaj po jakiegoś czasu też są jakieś takie, że można polubić, można tam jakieś ukochać, czyli to serduszko, tak jak podobnie tam w niektórych społecznościowych, tak, tych stronkach. Natomiast tu jeszcze można zrobić, tutaj naciśniemy embed, mamy dwie możliwości. Mogę ten projekt sobie udostępniać, tak, na Facebooku, Twitterze i to jest to trzecie, prawdę mówiąc, to też pewnie jakiś popularny ten, ale tego akurat nie ma i jakoś nie korzystałem. Natomiast na wielu stronach można, tak zwane są te ramki pół więcej frame, też można osadzić ten kod na niektórych stronach, może nie na wszystkich to działa, niektóre strony mają jakieś tam blokady, ale można, czy na jakichś swoich blogach, jaką to ma zaletę, teraz nie będę już tego... Albo momencik, może mi się uda jeszcze szybciutko zrobić, też pokażę. Notatnik. I to wkleję. Zobaczymy, czy zadziała, bo i zapisz jako. I na pulpicie.
i nie jako tekstowy, tylko HTML. I tutaj musimy dać, że wszystkie pliki i chyba UTF-8. Dobrze, zobaczymy, czy to zadziała. Kotek. Z czym się otworzy? No, załóżmy w Chromie. Czy to obojętnie? Nie działa. A, przepraszam, bo ja nie to skopiowałem oczywiście. Przepraszam, momencik. Tak jest, jak się nie myśli za bardzo. Nie. Dobrze skopiowałem go. Ctrl A, Ctrl T. Notatnik. Ctrl A, Ctrl V. Zapisz. Kotek. Ładuje się chyba. Zadziała czy nie zadziała? Coś się nie chce załadować. Może by trzeba kod cały z HTML-owy wsadzić, albo coś się dzieje z komputerem. Dobra, nie będę. Może jeżeli poza chwilę coś się uda zrobić. Nie udało się. To jeszcze inaczej. Wejdę, zaloguję się na naszą stronę szkolną, bo naszej stronie można. Mam nadzieję, że się uda, bo taka mała wyprawa tutaj. Gdzieś tu mam sobie, o, coś, jakieś nieważne gdzie. Tu może nie. Dobra, to niech będzie. I. Znaczy, nie, czy też nie jest. Dobra. I tutaj jest taka możliwość, że tu wkleję jako kod HTML-a. I OK. O, nie widać. A, to jest dobra. Miałem blokadę po prostu w komputerze. I zobaczmy, jaka jest zaleta tego, że, bo jeżeli na początku podałem panią link do samej stronki, na przykład uczeń może sobie zajrzeć do środka i coś tam pozmienia, zobaczyć coś w środku. Zwłaszcza jest jakaś gra matematyczna, cokolwiek innego, co zrobić. Chcę komuś, jeżeli tak wrzucam na stronę, to zobaczmy. Mogę sobie tę bajkę obejrzeć, ale nikt do środka tutaj nie zajrzy, nikt nie zmieni nic w kodzie. Tak? Czyli zależy właśnie, jaka jest tutaj mój pomysł, moja idea tego. Jeżeli chcę dać tylko do oglądania, tylko do grania, bo to też oczywiście mogę zrobić gry, animacje, cokolwiek innego, żeby nie było opcji zaglądania do środka, do kodu. No to właśnie mogę w ten sposób osadzić za pomocą tej ramki na stronie. I no właśnie, i mogę sobie oglądać, mogę uruchamiać, zatrzymywać. Tu już szerszego podglądu nie ma, tylko, a czym pewnie można, tylko tutaj to jest ograniczenie z kolei strony, że taka szerokość tego paska. Natomiast no, jest tak, jak tutaj widzimy, tak? Natomiast jeżeli daję link tutaj taki, jak mam, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy ten link, który tutaj wysłałem przed chwilą na czacie, no to jest taka różnica, że w tym momencie mogę sobie tutaj no, zaglądać. Każdy może, każdy, kto ma link, może zajrzeć do środka, no i tam coś sobie pozmieniać, pokombinować. Więc tutaj zależy od tego, co chcemy zrobić z tym, czy w jakiej formie chcemy komuś tam wysyłać, tak możemy zmieniać. I jeszcze jedna rzecz, którą chciałem pokazać. To oczywiście w każdej chwili mogę zmienić nazwę tego jego, naszego, mojego projektu i tak dalej, i tak dalej. I możemy przetestować jeszcze jedną rzecz. Ja wrócę na tą stronę tutaj. Zobaczmy. Jak klikniemy w tą ikonkę, myślę, że panie widzą ją. Tak?
Tak, tutaj koło koperty do góry, tak? Tutaj jest mój login, to na prawo jest ta taka, czy tak, ten taki folder skreczowy jakby, S. Jeżeli w to klikniemy, wracamy na naszą tak jakby główną stronę i tutaj ja też mam studia. Możemy tutaj oczywiście nowy projekt, ale nowe studio. Ja kliknę sobie w ten nowe studio i założę. Możemy w razie na studio nienazwane. Nazwę je sobie na przykład nucy, tak? Nucy. I to będzie nazwa tych nuców, znaczy tego nazwa studia. I tutaj teraz co jeszcze mogę zrobić? O, jeżeli tutaj kliknę, to oznacza, że każdy może dodawać projekty, bo jeżeli to nie będzie kliknięte, to tylko ja. I mam też takie studia, które są, załóżmy, ja nie chcę, żeby nikt tam dodawał. Ja mam takie studio tam z projektami matematycznymi. I to jest tylko i wyłącznie moje. Ale też mogę mieć właśnie takie studio i takie polecam, żeby sobie założyć studio na projekty najróżniejsze. Każdy może dodawać. Jeżeli chcę, żeby ktoś dodał coś do tego studia, albo ja też mogę dawać, ja wysyłam teraz panią link do tego studia. I teraz tak, panie, jeżeli sobie tutaj klikną w ten link, czy wezmą ten, kopią ten link, jesteście zalogowane na swoich kontach, to zobaczmy, teraz mi się pojawiło, znowu, jajku, znowu nie widać. Niestety, ale ten sam program ten do click meetingu, naszego spotkania dzisiejszego, jest taki, że on trochę ucina, zawęża jakby ten ekran i nie wszystko widać. Momencik, może mi się uda tu zawęzić i przesunąć. Wysoko. No jejku, na wysoko mi się rozjeżdża. No dobra, co się, nie wiem, nie mogę tego przesunąć. Tutaj zobaczcie, po lewej stronie, widzicie na swoim ekranie na pewno, po lewej stronie na dole, dodaj projekty. Otwieram to i po prostu naciskam tutaj ten dodaj, tak? I mój projekt, pan Kotek, wskoczył do studia. Spróbujcie może też dodać swoje projekty, które mam nadzieję, że robiłyście też, panie, równolegle ze mną, ten projekt do tego studia. Zobaczymy, czy też to się uda. Czyli klikacie to, co przed chwilą wysłałem. Oczywiście musicie mieć swoje projekty udostępnione, bo jeżeli wasze projekty nie są udostępnione, to tego się nie da zrobić. Jeżeli macie projekty udostępnione, to istnieje taka opcja, żeby... Aha, nie macie nic, tak? No dobra, tak się komuś uda, to dobrze, jak nie, to trudno. To ja może tylko powiem, ojejku, to szkoda pani, że nie mówiłyście, że za szybko mówię, czy za szybko coś tam robię, to można było to wszystko wolniej. To ja może tylko powiem, po co to jest, tak? Ja może przejdę do mojego studia. Na przykład wszystkie studia mam też różne, tak? Mam to założone nucowe. Ale też na przykład, właśnie prowadziłem jakiś tam webinar kiedyś, akurat dzieciaki jakieś tam chciały, żebym polubił studia, ale na przykład prowadziłem szkolenia takie stacjonarne kiedyś tam jeszcze z mistrzami kodowania i potrzebowałem na dane szkolenie, żeby tam jakieś materiały, zarówno żebym ja mógł im opublikować, żeby oni potem mi wysłali jakąś tam informację zwrotną. Znaczy mam też tutaj właśnie projekty uczniów z mojej szkoły. I na przykład oni coś robią i potem wrzucają, tak, te swoje projekty do tego studia. Może ostatnio jakoś tam mniej tego pilnuję, ale kiedyś też tak było, że coś tam robili, oni dorzucali, ja wtedy widziałem, bo oni nie muszą wysyłać wtedy mi linków do swojego projektu, ani chcą, że proszę pana, coś tam mi nie działa, czy mógłby pan zobaczyć. Jak wrzucą do studia, wtedy ja widzę, nie muszę nic wyszukiwać, tylko wszystko jest w naszym studio, tak? I wtedy ja też mogę zobaczyć, co i jak, co nie działa, ewentualnie co tam mi podpowiedzieć, właśnie bez linków, tylko po prostu wchodzę tutaj. Albo też mamy taki zbiór, jak gdzieś tam chciałbym się pochwalić, że tam moi uczniowie coś tam zrobili, no to właśnie też jest takie jedno miejsce, nie muszę prosić ich o to, żeby gdzieś tam w danym momencie coś mi wysłali, tylko mam tutaj jakieś projekty. I to właściwie z całej historii, bo teraz te, które aktualnie tutaj Państwo widzicie, to są, znaczy niektóre są moje, ale niektóre są takie, które uczniowie robili, no już. No, autor na przykład tego projektu, to jest to, znaczy ja gdzieś tam rzuciłem pomysł, natomiast to, co on tutaj dokończył, to już on teraz chodzi do liceum.
a robił to jeszcze w podstawówce, więc no tam parę kilka lat temu ten uczeń, wtedy był w piątej klasie, zdaje się, teraz kończy gimnazjum. Także tutaj już, to też są licealiści już, autorzy tych projektów, więc te projekty już mają kilka lat, a robili to jeszcze w podstawówce. To też taka miła pamiątka, tak? I takie miejsce, gdzie możemy przechowywać różne projekty. Więc zachęcam do tego, żeby stworzyć swoje studia i tutaj tylko dać to właśnie, żeby mieli prawo właśnie dorzucania swoich rzeczy. O, tutaj mamy pani infolekcja, tak? Dodała też projekt swój. Dobra, ja może pokażę, zobaczymy, co zrobiła pani tutaj, która nadążyła za nami. Zielony kotek, jeszcze bardziej zielony niż mój. O, lekarz, no ładniejszy, oczywiście, taki jasno. No i ten stetoskop, podoba mi się. Ten mój niebawny. Jest czerwiał ładnie kotek. O, też przekreślone, tak, żeby było widać, że nie można. Kotek ucieka w inną stronę niż u mnie. Ładnie, ładnie, ładnie. O, i myszka pachnąca. No, świetnie, świetnie. Gabrysia, tak? Pogratuluję, Pani Gabrysiu, że tak się udało wszystko ładnie nadążyć. No dobrze. To mam nadzieję, że jakiś tam pomysł, czy na to dalsze, czy dla jednych na kolejną lekcję z uczniami będzie, dla innych może pomysł na rozpoczęcie. No, tutaj też pani mówi, że trochę może za trudne to jest na początek, ale cóż, no ja właśnie może, bo tutaj prawdę mówiąc, ja pierwszy raz prowadzę akurat webinar w ramach tych NUC-ów, w których już pani macie wielkie doświadczenie, bo już ty bierzecie udział w wszystkich szkoleniach, czy w tych lekcjach online, offline i tak dalej. To właśnie. Pewnego czasu, więc jeszcze chwileczkę ja coś tam popowiadam, potem będzie jeszcze taka godzina, jeżeli panie mają jakieś pytania, czy coś tam chciały robić, to ja będę dostępny, czyli do godziny 13, więc zachęcam. Ja też jeszcze może potem udostępnię, postaram się uprościć to, co zrobiłem. Natomiast no właśnie też nie chciałem od tego zaczynać może teraz, ale myślę, że jakiś tam webinar poprowadzę jeszcze, może nie wiem, czy dla Państwa może już nie to samo, żeby nie zamęczać tego kota, ale z jakąś inną grupką, taki też z głosem, nie wiem, a właśnie, a czy macie może Panie u siebie w pracowni też możliwość nagrywania dźwięków? Bo zależy, jakie macie komputery, tak? Czy macie jakieś takie mikrofony, czy słuchawki z mikrofonami, czy wbudowane mikrofony do komputerów, czy nie ma takiej opcji? Znaczy dźwięk, tak, włączony, nie chodzi mi tylko o same głośniki, ale też, a wyłączony dźwięk. No to tak, co może jeszcze w międzyczasie powiem, że tak zawsze i na szkoleniach takich stacjonarnych dla nauczycieli i jeżeli chodzi o właśnie takie prowadzenie zajęć z dzieciakami, to jak odkryją tego miauczącego kota, to jeszcze nie mamy, zależy ile tych dzieci w sali, tak? Jak to jest tam przynajmniej 20 dzieci w sali i nagle wszyscy odkryją, że kot miauczy, to 20 miauczących komputerów to po prostu uszy pękają. Więc taki bolesny. Jak macie wyłączone dźwięki, no to no z jednej strony wasze szczęście, a z drugiej strony też szkoda, bo to jednak też dodatkowa taka atrakcja, no ale mogą dzieciaki w domu ewentualnie się bawić z dźwiękiem. No, w słuchawkach to wtedy nie byłoby kłopotu, tak? U nas z kolei nie ma słuchawek, mamy także mamy wbudowane głośniki w komputery, więc no więc tutaj no mają taką opcję. Można tylko prosić, żeby przyciszyli, żeby tak nie wszyscy wszystko słyszeli, bo
bo to męczące. To ja chciałem jeszcze pokazać, bo mam gdzieś swoje materiały dawno temu. Projekt, do którego właściwie tak mnie teraz natchnął, bo chciałem tak zrobić po kolei w ten sposób. Natomiast pewną niedzielę, dawno, dawno temu, może nie tak bardzo, no ale 3 lata temu na pewno, może i więcej, wpadłem na pomysł, żeby tak rodzinnie coś zrobić i nagrałem z moimi córeczkami i z moją żoną właśnie tę bajkę. Ja zrobiłem samą animację, tak jeżeli chodzi o sam program, to co dzisiaj robiliśmy, ale zrobiliśmy nie tak jak tutaj dokładnie z tymi wszystkimi sekundkami, z napisami, tylko nagraliśmy dźwięki, dlatego pytałem teraz o te dźwięki, tylko muszę znaleźć to. Bo to było, jak widzicie, dawno temu. Nie wiem, czy nie przegapiłem znowu. Dalej to chyba jeszcze. Przepraszam, chwilę trwa, ale tutaj to już spadło bardzo głęboko, a od tego czasu już tam nic nie zmieniałem, tylko odtwarzałem, a jak się nie zmienia, to po prostu to jest tam, gdzie było. O, nie, kot, to jeszcze nie to. O, jest chory kotek. Ja pokażę panią, tylko właśnie nie wiem, czy nie będzie się cięło tutaj, jeżeli chodzi o dźwięki. Także podeślę link też zaraz. O, jest to i. Ponieważ wtedy program sam zacina trochę. Ten kotek był chory, żał w łóżeczku i przyszedł Jak się masz, koteczku? pan doktor. Jebacio. I łapkę wyciągnął do niego. Wziął za puls pan doktor. Bardzo chorego i dziwy mu prawi. Zanadto się jadło, co gorsza, nie myszki, lecz syczynki i sadło. Źle bardzo, gorączka, źle bardzo, koteczku. Oj, długo ty, długo poleżysz w łóżeczku i nic jeść nie będziesz, kleiczek i basta. Broń Boże kiełbaski, słoninki lub ciasta. Omici nie mata, zapyta koteczek. Kota maje to, chodź, paje, uciecie. Broń Boże, pijawki i dieta ścisła. Od tego pomyślność w lęczeniu zawisła. I leżał koteczek, kiełbaski i kiszki nietknięte. Z daleka pachniały mu myszki. Patrzcie, jak złe łakomstwo. Kotek przebrał miarę. Musiał więc nieboraczek srogą ponieść karę. Tak się izbami dziateczki stać może. Od łakomstwa strzeż was Boże. No, mam nadzieję, że było słychać. Tak, tutaj ja może nie będę udostępniał na razie, bo wyślę, jeżeli pan chce zobaczyć sobie. No, jest bardziej skomplikowany też tutaj animacja, więc nie takiej wersji tutaj też nie robiliśmy, bo tutaj są jakieś tam też jeszcze klonowanie i tak dalej. I więcej ruchu, więc jest bardziej trochę skomplikowane i to nagrywanie też tam troszeczkę trwa, więc chciałem zrobić taką prostszą wersję, no ale. Też taki koteczek. Tutaj teraz nawet sam wyczytałem w tym opisie, że wtedy ta jedna córka starsza, która była tym głównym narratorem, miała chyba coś około 6 lat. Natomiast młodsza miała 2,5, więc tak dopiero co się nauczyła mówić, dlatego takie trochę niewyraźne. Ta starsza nawet to tak chyba na jeden raz nagrywała coś i tak było widać, się mocno wczuwała w to przemawianie. Dla nas też to było takie pierwsze nagranie. No ale no, podobało mi się i takie miło wspominam zawsze to, jak wracam, więc dlatego też pytałem o te mikrofony, bo to mogłoby być ciekawe doświadczenie też właśnie, jakieś takie nagrywanie. Czy teraz już nie będę szukał, ale uczniowie mieli zrobić jakiś tam projekt, też zrobili, tak, że we trójkę się spotkali, jakoś tam nagrywali, raz jedna osoba zadawała pytanie, raz inna, a więc też można by się w ten sposób pobawić tymi dźwiękami.
Więc tak tylko chciałem się podzielić, że w ten sposób, no pisania mniej pewnie nie jest niż tam i można nawet ciut więcej robienia. Można zrobić to prościej, bo jeżeli tutaj panie się orientują, to zamiast obliczania tego czasu można się bawić w nadawanie wiadomości, tak, czy tego messenger, jak to tam jest, w samym projekcie i tak to chyba tu było zrobione. Tak, tutaj za pomocą tego, kiedy otrzymam, może powiększę. Tak, tutaj jest tak, że kiedy otrzymam, a może na jakimś innym, na kolejnym webinarze sobie powiemy o tych tak zwanych message'ach, czy tych komunikatach. Natomiast i wtedy nie trzeba aż tak obliczać, to też można było robić to inaczej niż to, co tu jest zrobione. Może gdzie indziej będzie widać lepiej. O, tutaj kiedy otrzymam mowa i tak dalej, ale no, ale to mówię, to już jest, myślę, że nie na pierwszy webinar, więc dlatego to no dużo czasu. No właśnie, też już, no nie, czy panie chcą jeszcze coś tam się pobawić, można, nie wiem, też wymać, ja nie mam doświadczenia, mówię, ja nie uczę ani polskiego, ani nie uczę w klasach 1-3, więc też nie wiem, jakie tutaj można by brać wierszyki, może to jest za długi ten wierszyk, może za dużo tych gadżetów, tak jak tutaj wspominałem, może tutaj będziecie panie miały lepszy pomysł, jakiś inny króciutki wierszyk, albo ograniczyć mocno te wszystkie elementy dodatkowe. Tak jak obiecałem, ponieważ tak tutaj będę godzinkę jeszcze, więc to uproszczę, postaram się uprościć to, co zrobiliśmy dzisiaj, tak do minimum, żeby nie, no właśnie, żeby dla tych początkujących może dzieciaczków, czy dla tych, no nie mają aż tam tak dużo wyobraźni, talentu, żeby to wszystko ogarnąć, to żeby miały prościej. No ale myślę, że ta wersja prosta będzie do zrobienia dla każdego, taka z tymi odliczaniem sekund i wtedy to nie będzie kłopotu ze zrobieniem. Także wtedy też może to pójdzie szybciej, może da się to zrobić, no nie wiem, czy w ramach jednej, jak nie, to chociaż w ciągu dwóch lekcji, tak, bo być może rzeczywiście na to, co dzisiaj zrobiliśmy, dzieci potrzebowałyby więcej, no, trudno mi powiedzieć, bo nie mam z kolei doświadczenia z tymi maluchami. No właśnie, podzielna część, tylko z drugiej strony, no właśnie, można też coś tam, tak, czy chodzi mi o to też, żeby, jak z drugiej strony się robi jakiś projekt już ileś tam godzin, to już zaczyna się nudzić po prostu, więc też, żeby tam przesadnie na takie dwie lekcje to jeszcze pewnie by można, trzy to nie wiem, czy wytrzymają, czy się nie zanudzą po prostu, jak będzie aż tyle tych zajęć, tak, bo jak zobaczą trzeci raz tego samego kota, to już, a czy tego samego chorego kota, to mogą się zacząć nudzić. No tak, też tam gdzieś mamy tak, taką właśnie animację poklatkową, żeby po kolei tam pokazać, jak kwiatek rośnie i opisać coś, czy nie zanudzą się. No to skoro się nie zanudzą, to można dzielić na części. Tylko tak pamiętam, czasami kiedyś też mieliśmy takie, kiedy prowadziłem dla nauczycieli szkolenia takie stacjonarne, to czasami też i my czuliśmy jako prowadzący, było też widać po minach nauczycieli, że jak zrobiliśmy taki, no też może ciekawy projekt, ale długi, no to na początku było fajnie, a potem już tak po załóżmy tam dwóch godzinach, czy po trzech czasami, bo tak chcieliśmy w jednym projekcie, takim bardziej skomplikowanym, upchnąć wiele ciekawych rzeczy i to było fajne, no ale ale też było męczące chwilami, że za duże projekty, więc rzeczywiście czasami woleliśmy robić więcej małych niż jeden większy. No ale no z kolei taki efekt jest, myślę, że fajniejszy, jak jest taki, no cała bajeczka ładna tutaj, to też wygląda ciekawie. To teraz tak, ponieważ rzeczywiście miało być równe 3 godzinki takiego mojego opowiadania, to ja na razie wyłączam nagrywanie.